Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cześć Grzegorzu. Cześć Mateuszu. Witamy w Gamecastie, ale gośćkaście, tak to nazywamy. Trochę bizdewkaście, bo to trochę, taka troszeczkę moja działka. Gdzieś tam raz na kwartał plus minus siadamy sobie z żonem i rozmawiamy o biznesach. Dzisiaj troszeczkę chyba też bym chciał pogadać o biznesach, ale nie tylko. Myślę, że Grzesiek, jesteś chyba bardziej devem niż człowiekiem biznesu? No, ja gamingu? Tylko robię gry. Staram się tylko na nieco zarobić, natomiast faktycznie głównie pracuję nad tworzeniem gier. To kiedy do biznesu? Czy ty już tam 12-14 rok devujesz, to już czas najwyższy na producenta, wiesz, i tak dalej, no. Znaczy, jeżeli przez biznes rozumiesz, że wydajesz dziesiątki tysięcy na swój własny projekt, to tak. O, no i o to chodzi. O to mi dokładnie chodziło. Nie, bo tak naprawdę słuchając teraz na tych różnych podsumowań, po drodze tutaj jadąc do biura sobie słuchałem i tam Błażej Gregowiec jakby bardziej z tej perspektywy biznesowej, potem Babiena też o tej biznesowej perspektywie. I faktycznie wychodzi, że to podsumowanie zeszłego roku chyba ciekawiej wychodzi biznesowo i jakie perspektywy mamy na 23, niż tak dewelopersko, w sensie podsumowanie było takie, że właściwie w zeszłym roku żadna innowacyjna gra się nie ukazała, a te, które zasługują na tytuł gry roku, no to właśnie po to tutaj jesteśmy i po to będziemy sobie rozmawiać, że teoretycznie żadna z gier, które gdzieś tam zbliżyły się do albo były grą roku, teoretycznie nie były innowacyjnymi grami. I może troszeczkę też o tym sobie pogadamy. Więc małe podsumowanko, małe predykcje na 23. Ja trochę widziałem gdzieś tam już swoich rzeczy, trochę bo przerzucałeś parę swoich opinii. Ale też chciałbym troszeczkę twojej historii poznać, jako gość kasta u nas, goszczącego. Nie wiem, czy widziałeś mapkę na Twitterze, ostatnio latała za tam dwa dni temu. Według Google'a, co wpisują, jak zostać kimś i jaka praca, jakie stanowisko jest najczęściej wyszukiwane w Polsce w latach 2021-2022, myślisz? 2021-2022 pewnie deweloper. Dokładnie. I czy są. Czy tylko, myślisz, że budowlane czy softowe, bo cały czas nie wiem, bo tam po prostu było napisane developer. Wiesz co, na Twitterze są ludzie raczej piszący o IT i game devie, więc mniemam, że to. Chyba, że któryś tam developer budowlany na Twitterze ma jakiś mocny kanał i podejmie to, ale chyba to, bo jakby. Są tylko dwa kraje w Europie, które też mają. A to ta mapka, tam gdzie mamy większość, tak naprawdę ludzie chcą być writerami, ewentualnie youtuberami, tak? Cała wschodnia Europa plus Skandynawia chce być pisarzami. To jest zadziwiające, delikatnie mówiąc. Nie wiem, czy... Bo jakby zachodnia Europa we Francji jest, już ci mówię, bodajże prawnik, w Niemczech jest profesor, w Hiszpanii jest influencer, więc jakby taki trochę luźny styl życia do tego pasuje. W Anglii pilot, tak? To renoma, no i to rozumiem, ale writer. To znaczy, wiecie, na upartego, jeżeli tak przerównać pracę takiego typowego programisty, to ma trochę cech w ogóle pisarza. Ja cały czas mówię, że tutaj jest ta relacja, dlatego, bo tak, dążymy do jakiegoś celu, każdy ma swój styl tworzenia treści, i w zasadzie my opowiadamy komputerowi czy konsoli, w jaki sposób opowiadamy historię, w jaki sposób ma funkcjonować. Więc teoretycznie jesteśmy pisarzami, tylko że dla dziwnej grupy docelowej. Dokładnie. Czy ty też jesteś pisarzem? Staram się. Jak to? Czy ty też zawsze chciałeś być pisarzem? Nie. Kodów zawsze albo historii. Dobrze, jak to się stało i dlaczego i jak z tamtego momentu, albo kiedy pierwszy raz pomyślałeś o tym, żeby robić gry i jak od tamtego momentu, ja pamiętam absolutnie dokładnie ten moment w swoim życiu, więc jakby, więc to, jakby od tamtej historii zrób szybkie przejście, wiesz, do dzisiaj. Ile mamy czasu? Ustawię stoper, no ile potrzebujesz, 7 minut? Spróbuję. Dobra, to tak, zaczęło się z racji tego, że ja mam taki charakter, że bardzo lubię dociekać rzeczy i sprawdzać, jak działają pod spodem, rozkręcałem zabawki i tak dalej, więc jak zobaczyłem w wieku 5 lat, dostałem prezent
konsolę Pegasus, czyli tę chińską podróbkę NES-a i tam Super Mario Bros., którąś tam część, tą taką najbardziej popularną, i chciałem się dowiedzieć, jak ten ludzik tam sobie gania i dlaczego, i tak dalej, ale z racji tego, że powiedzmy raz, że się wychowałem w bardzo małej wsi, gdzie generalnie jakiś koleś 3 lata starszy ode mnie, pierwszy w ogóle tam z tego regionu poszedł w ogóle na uniwerek, swoją drogą na AGG, jest teraz bardzo dobrym programistą, ile dobrze kojarzę, w IBM-ie, to tak podpowiedział mi parę rzeczy. No i wtedy już wiedziałem, że, znaczy byłem przynajmniej przekonany, że żeby robić gry, trzeba być programistą. Nie trzeba być, jak się to potem okazało, ale w sumie to było najbardziej mi odpowiadało. I dorwałem kiedyś na strychu u chyba wujka stare bajtki. Potem gdzieś wygrzebałem starego tam Commodora czy Amigę. Któreś było pierwsze, któreś drugie, ale w każdym razie kod w jednym i drugim był Basic'u i zacząłem listingi przepisywać, a potem zacząłem widzieć te różnice, że istotą nie jest to, co konkretnie naklepiesz, bo to jest tylko narzędzie, a istotą jest ten pomysł i to jakby sposób prowadzenia rozwiązania. Dlatego powoli się uczyłem. Basic, Pascal, C++ i tak dalej. Wszystko praktycznie, co robiłem pod tym kątem, no to szło pod gry. Stare pomysły, które kiedyś przepisywałem z listingów, przepisywałem na inne języki programowania. No i tak się bawiłem w sumie od 8 roku życia mniej więcej, tylko że nikt nie miał mnie jak za bardzo pokierować, ale jak trafiłem na studia, no to wiedziałem już, czego będę szukał, więc na praktyki oczywiście, które trzeba zrobić na uniwerku między 2 a 3 rokiem, zamiast pójść gdzieś do, nie wiem, właśnie IBM-u, Nokii czy innego Samsunga, no to zgłosiłem się do Bluebera i tam spędziłem ponad więcej niż 1 rok. I przez 2 miesiące pod okiem Marzeny Gasidło, która jeszcze tam dalej pracuje, a była programistką silnika, która chyba zrobiła silnik internalowy na 7 platform, więc no to jest złota kobieta, autentycznie najlepsza programistka, jaką w życiu spotkałem. Nauczyła mnie w 2 miesiące tego więcej niż jakby praktycznie przez 2 lata na uniwersytecie. Co prawda uniwerek dał mi dużo narzędzi matematycznych, algorytmicznych i tutaj tego absolutnie nie neguję, bo to do dzisiaj mi się przydaje, ale taką praktykę to miałem faktycznie solidną u niej. No i potem jeszcze się uczyłem od Konrada Rakiecia, Kuby Oponia, który jest teraz już, o ile dobrze kojarzę, game directorem w Hogach, od Huberta Mroza, który ma swoją firmę też w Krakowie. Jeszcze od paru innych świetnych osób właśnie nabierałem tego tam doświadczenia, potem mnie przekierowali do innej gałęzi Bluebera, który się nazywał iPhone for All, tam byłem pierwszym pracownikiem, tam też miałem pierwsze testy z leadershipu, które były dla mnie to było dla mnie za wcześnie, ale tam na przykład dużo się uczyłem portowania, grzebania w silniku, też właśnie znajdowania różnych opcji optymalizacyjnych i jak miałem wcześniej marzenie, że będę robił shadery i w ogóle się bawił w fajne takie rzeczy, to się później okazało, że bardziej mam dryg do debugu, do optymalizacji i to już mi zostało do dzisiaj, do portowania właśnie. I później miałem chwilę przerwy, żeby dokończyć pierwszy stopień studiów, a potem wróciłem sobie na chwilę do Bluebera i przeszedłem później do Nano Games. W Nano Games tam posiedziałem 15 miesięcy, stamtąd chyba najlepsze, co wyniosłem, to 2 przyjaźnie, które mi zostały do dzisiaj, także pozdrawiam Regisa i Krystiana, bo do dzisiaj utrzymują cały czas kontakt, się spotykamy, kiedy tylko możemy. Jeden jest grafikiem w Hogach, a drugi jest designerem w One More Level, z którymi zresztą później też współpracowałem przy jednej z gier Ghost Trigger. Po drodze jeszcze zaliczyłem Autodesk, gdyż spodobała im się moja praca magisterska o przetwarzaniu ciał miękkich na GPU. Tam chodziło o włosy konkretnie i pomagałem im w projekcie, który symulował wiatr na boiskach sportowych dla stacji sportowej Fox w Stanach i potem jak mnie przekierowali do jakichś dennych, wewnętrznych, automatycznych testów, to stwierdziłem się manara. Bo to nie jest absolutnie mój, że tak bardzo powiem, dobrze. Tam wytrzymałem tylko parę miesięcy, ale to też było ciekawe doświadczenie. No, z racji tego, że na uniwerku jeszcze mieliśmy już wtedy zajęcia, już się wtedy zaczynały takie solidne zajęcia, bardziej z gier, z prowadzenia, tworzenia zespołowego właśnie stricte pod gry, to uczyłem się tam pod okiem Artura Staszczyka, który jeszcze wtedy pracował, chwilę pracował w Bluberze, ale on głównie pracował w Redach.
i Bartka Filipka, który gdzieś tam też się przez Bluebera przewinął. Ostatecznie już oboje nie pracują w gamedevie, ale wtedy jeszcze właśnie pracowali i trochę mnie szkolili, a potem tak się złożyło, że po Autodesku przyszedłem do Ganymede, które później się przerodziło w Game Desire, i tam właśnie szefem technicznym był Artur Staszyk, więc od niego z kolei nabrałem dużo wiedzy na temat tego, że Agile da się wprowadzić w gamedevie i że to działa, tylko trzeba odpowiednio ustawić procesy i tak dalej. Masę takich dobrych praktyk, wydaje mi się, od niego przejąłem, dużo się od niego nauczyłem, a potem po Ganymede przeszedłem na chwilę do nie game devu na takiej zasadzie, że pod okiem drugiego z kolei mojego mentora, czyli Bartka Filipka, pracowałem do takiej brytyjskiej spółki, ale z racji tego, że tam nie było dużo roboty, że tak powiem, w sensie taski były rozpisywane tygodniowo, wyrabiają się 2-3 dni, no to pozostały czas oczywiście spędzałem na robieniu pobocznych projektów w grach. No i wtedy właśnie pracowałem z One More Level, chwilkę z Juggler Games, jakieś takie pojedyncze rzeczy po prostu, gdzie ktoś potrzebował pomocy, optymalizacji, analizy, wykładów jakichś, no to wtedy tym się jakoś tak zajmowałem przez ten cały czas. Potem jak już mi się znudziło z Xarą, akurat to się związało też z tym okresem, że były proponowane redukcje zatrudnienia, bo to COVID wchodził, no to wtedy stwierdziłem, to jeszcze trzeba przejść na pełen etat do game devu i tak wylądowałem na chwilkę tylko w Nokii, żeby zobaczyć, żeby się upewnić, czy na pewno nie nadaje się do korporacji. Po 3 miesiącach stwierdziłem, nikt nie. Więc, tak. Ten program oglądają dzieci, żeby nie było. Tak, tak, więc wtedy właśnie przyjęli mnie w Fools Theory. Tam popracowałem pół roku, najpierw jako tak rzucony na external do projektu Gord od Covenanta, czyli od Stana Justa, a potem już w sumie idzie prawie drugi rok, jak jestem tam lead programerem i ogarniamy projekt Vitriol, którego review będzie już niedługo, jak, jeżeli chodzi o pełną nazwę, jak to wygląda tak bardziej już in-game. I to jest wydawane przez 11bit Studios, a jednocześnie już pracujemy też powoli nad The Witcher Remake, czyli no, remake'iem pierwszej części Wiedźmina. I tak się potoczyło ostatnie 12 lat. 12 lat, żeby nie skłamać. No, 8 minut, także jest okej. Okay. Widzisz? Udało się. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Mega ciekawa historia, trochę też taka odbijana z... Trochę game dev, a trochę nie game dev, a trochę coś innego, ale fajnie, że się upewniłeś w tej historii. No. Znaczy ja po prostu stwierdziłem, że na tyle game dev potrafi mi zapewnić raz, że wyzwań zawodowych, a dwa kasy, że... No i tak jakby mniej płaci, tak? Bo chyba nadal jest różnica, tak? Między 30%, tak mniej więcej, 25-30%. No oczywiście jak się dobrze potargujesz i masz odpowiednie argumenty i kompetencje do tego, to możesz wytargować sobie więcej oczywiście, no ale zawsze to jest ta jeżeli zobaczymy na nie poziom doświadczenia, czy tam lata spędzone, no to wiadomo, że to jest mniej płatne, no ale cóż, no tutaj nie siedzi się stricte dla kasy, tylko dla pasji, a że ja stwierdziłem, że nie mam zamiaru zamieniać cyferek na cyferki, tylko spełniać swoje dziecięce marzenie, no to tak sobie siedzę. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Trochę z jednej strony historia pewnie jak większość chyba tego pokolenia gdzieś tam zbliżających, czy w okolicach 40 ludzi, powiedzmy, gdzieś tam te 30-40, tak? Aż tak źle wyglądają 33 lata. Nie, nie, ma ile? No to właśnie, no to już do 40 się zbliżasz. Ale tak jest, niestety. Nie, no bo jakby jest to pokolenie tych game devów najstarszych, którzy prezesują, tak, sobie od jakiegoś tam czasu, którzy zaczynają w latach 90. game devować i są dyrektorami i są na tej najwyższej półce, tak, i zarobkowej, i jakby wpływu na branżę, ale faktycznie ty jesteś reprezentantem tego pokolenia. To jest, jak to było w samych swoich bodajże, tak, że wyższa średnia klasa, tak, to tak upper intermediate jesteś, coś w tym stylu. Tak, dokładnie.
W sumie to ja zazwyczaj rozdzielam to na takie trzy okresy, mniej więcej po 15 lat każdy, bo tak naprawdę powiedzmy możemy przyjąć, że taki komercyjny game dev zaczął się z 83 chyba od RoboBody albo od Hansa Klossa, coś takiego. Więc tam Maciek Miosik, Darek Żona i pierwsze 15 lat, no to są właśnie już ci, te tudy branże, że tak powiem, najbardziej rozpoznawane. Tak, do których czas absolutnie już nadchodzi. Time is coming. No. Ja tak mówię w perspektywie trochę bardziej socjologicznej, tak, że faktycznie jesteśmy tuż przed procesem, kiedy te młode pokolenie tych prawdziwych milenialsów z przełomu lat 80. i 90. zacznie za chwilę przejmować tak naprawdę stery w tej branży. Mnie jakby to ciekawi też z perspektywy takiej, mówię, trochę socjologicznej, na ile się zmieni troszeczkę to, jak biznes będzie wyglądał, kreatywnie jak ten biznes będzie wyglądał, ale to myślę, że jeszcze chwilkę ten proces będzie się dopiero zaczynał teraz. Tak, no i właśnie ja jestem faktycznie z tego średniego pokolenia, bo to tak liczę do 2015, a teraz już się rozwija ładnie to najmłodsze, że jak ludzie aplikują, to już mają w wieku wpisaną tą dwójkę na początku, a nie 1.9. No, to takie trochę trzecie pokolenie tak naprawdę game devowe. Dobrze, a powiedz mi, to zanim jakby przejdziemy jeszcze do podsumowań i bardziej takich branżowych rzeczy, najlepsze, największe, najważniejsze, nie wiem, jedna, dwie, trzy rzeczy, które możesz powiedzieć dla wszystkich aspirujących tego trzeciego pokolenia, najmłodszych, którzy bardziej myślą, bo chyba marzenie o pracy w game devie stało się już codziennością troszeczkę, bo jeśli mówię o tym i politycy, i gdzieś tam też ludzie tak po prostu widoczni w telewizorze, już nie mówiąc celebryci, ale po prostu gadający głowy z telewizora o tym mówią, że to jest, czego potwierdzają absolutnie, zmieniają tę mapkę, o której wspominaliśmy z Twittera. No to właśnie, jeśli to marzenie jest powszechne, albo wręcz nawet bardzo powszechne, bo myślę, że w tej całej działce, że chce być deweloperem, to już chce robić gry, jest też, chce być influencerem, chce być sportowcem i tak dalej, chce być przedstawicielem tej nowej branży, nowego digitalowego świata, to jaką masz radę dla tych wszystkich młodych dwutysięczniaków, bulwersujących i wymagających wszystkiego od świata, zoomersów, wiesz, no takie tam to tak, na pewno miłe słowa. Róbcie rzeczy, w sensie róbcie rzeczy do szuflady, bo jeżeli nie macie za sobą doświadczenia w innych firmach, to musicie pokazać, że umiecie coś robić. Nie jest istotny papier, tylko jest istotne to, co potraficie robić. To jest jedno. Drugie, warto rozpoznać, co lubicie robić, a do czego macie zdolności, że wam przychodzi łatwo w ramach jakiegoś zakresu merytorycznego kompetencji, dlatego, bo na przykład niektórzy bardzo lubią sobie rysować postacie, ale mają większy talent do animowania. Niektórzy, to tak jak ja na przykład, ja lubię sobie montować shadery, bo to jest fajne i sobie coś tam popisać, ale mam większe affinity do tego, żeby właśnie debugować, optymalizować i na tym to jest, powinien być wasz główny cel zawodowy. I trzecie, schowajcie dumę do kieszeni, gry to jest praca zespołowa, a takich pojedynczych sukcesów to jest na palcach jednej ręki co roku i żeby jeszcze to sprzedać, to już w ogóle jest siódmy cud świata, ósmy, dziewiąty, więc schowajcie dumę do kieszeni, nauczycie się dogadywać z ludźmi, pracować zespołowo, bo z tym wydaje mi się jest często duży problem i młodsze pokolenie. No właśnie, czy to młode pokolenie ma z tym problem, z tym dogadywaniem się? Powinno być teoretycznie, że jakby ten komunikacyjne zdolności pokolenia dzieciaków, które wychowało się internetowo i w takim bardzo, bardzo masowym świecie, tak? No bo jak byłeś, no ty jesteś troszeczkę młodszy, ale w moim pokoleniu, jak się miało lat, nie wiem, 10 czy 11 się znało, miało się, wiesz, kolegów z klasy i dodatkowego kolegę albo dwóch, nie wiem, z grania na podwórku, to już było to, nie? A miałem, że teraz 12-latek, 11-latek, troszeczkę więcej ludzi chyba zna, troszeczkę dzięki internetowi. Ale social media nie sprawia, że jesteś bardziej socjalistą. Ja wiem, ale jednocześnie my nie mam, że... Tak, słyszałem, nie mam jeszcze aż tak starych dzieci, ale tak jak słyszę dziś po znajomych, to jest troszeczkę w tym różnica. Ten digitalowy świat jakby sociale, socialami, bo to social media, ale jednak człowiek jest przyzwyczajony do
kontaktu z trochę większą liczbą ludzi i życia w bardziej masowym świecie. Być może tak, tylko że co innego, kiedy się komunikujemy online, piszemy do siebie SMS-y, nagrywamy sobie wiadomości i tak dalej, a co innego, kiedy wchodzimy w tą interakcję 1:1, bo tej jest trochę mniej, zwłaszcza teraz jeszcze pewne pokolenie zostały pokrzywdzone przez tą izolację, powiedzmy tą ponad prawie dwuletnią. Poza tym, no wiesz, ja też jeszcze pamiętam czasy, kiedy, nie wiem, u mnie w domu nie było telefonu, do internetu się dzwoniło przez chwilę jeszcze. Poza tym, nie wiem, też inaczej wyglądała ta komunikacja, jak byłem takim kompletnym szczylem, bo na przykład grałem korespondencyjnie w szachy i czekałem na czyjś ruch 2 tygodnie, miałem tą cierpliwość, żeby myśleć nad strategią przez te 2 tygodnie, jakby czekać na czyjąś wiadomość, a teraz mamy pełną natychmiastowość w każdym aspekcie, to też troszeczkę inaczej zmienia dynamikę rozmowy. Mhm. Dobrze, zobaczmy, jak te nowe pokolenie, czy kolejne pokolenie sobie poradzi z wyzwaniami, które mamy przed sobą. Tak z czystej ciekawości, HR-owo troszeczkę, czy jest gdzieś jakaś albo apka HR-owa, taka teamworksowa, w której tak naprawdę te 3 obszary, które wymieniłeś, czyli to, w czym jesteś dobry, to, co łatwo ci przychodzić, czy to, co lubisz, a to, co, w czym jesteś dobry w robieniu, tak? I pewnie trzecie kółko, to, czego firma od ciebie potrzebuje i faktycznie co jest twoją pracą, czy jest łatwo to naznaczyć te 3 kółka i w którym jesteś miejscu swojej jakby kariery, czy łatwo się to trakuje, czy masz już jakiś tam proces sobie ustalony, że kogoś nowego przyjmujesz i wciągasz do zespołu i od razu jesteś w stanie zobrazować sobie, czy jesteś w tej osobie w stanie te 3 obszary zobrazować i pokazać, słuchaj stary, jesteś w punkcie jakby środkowym, jesteś w idealnym miejscu, albo jesteś tylko w jednym kółku, w tym, co lubisz robić i musisz popracować nad innymi obszarami. To nigdy, może są ludzie, którzy potrafią to wyczuć od razu i podziwiam takich ludzi, ja do nich nie należę, ja potrzebuję popracować z daną osobą ten miesiąc przynajmniej, gdzie właśnie pokazuje, jak na przykład rzeczy działają u nas w zespole, że komunikujemy jasno swoje potrzeby, jeżeli czegoś nie wiemy, to jasno mówimy, że czegoś nie wiemy, nie ma wyśmiewania, nie ma oceniania, każdy pomysł jest ceniony, przynajmniej brany pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Widać, że ludzie z różnych firm są pozamykani bardzo i dopiero jak posiedzą ten tydzień, dwa, to nabierają tej odwagi czasami trochę, żeby się przełamać i pytać więcej, zadać to jedno pytanie więcej, dlaczego, jeżeli czegoś się nie zrozumie, to nie wstydź się zapytać drugi raz, bo czasami poświęcenie 5 minut na odpowiedź na to pytanie zaoszczędza później 5 godzin pracy, tak? Na zabawę w domyślanie się i tak dalej. Tutaj właśnie ten aspekt komunikacyjny jest bardzo istotny i tego, jak wielu ludziom nie brakuje zasobu merytorycznego, to często z racji tego, że się tego nie praktykuje, brakuje zasobu komunikacyjnego. Stąd trzeba tego czasu, żeby wyczuć, czy dana osoba jakby potrafi w tym obszarze złapać odpowiedni rytm, a poza tym, żeby sprawdzić affinity danej osoby, tą skłonność do danego obszaru, no to musi być zawsze na zasadzie, gdzie ty jesteś, co umiesz robić, co lubisz robić, gdzie firma ma zapotrzebowanie i trzeba to jakoś znaleźć tą ziemię pośrodku gdzieś, tylko że żeby do tego doszło, to też wymaga czasu właśnie stopniowego dokładania różnych zadań z różnych obszarów. Ja jeszcze staram się robić tak, że jak osoba nowa przychodzi, no to przez pierwsze 2 tygodnie mamy akurat 5 takich głównych programistów, mamy 5 dni w tygodniu, z każdym siada na godzinę i opowiada, co robi. Okay. I towarzyszy mu na przykład, robimy pair programming jakichś tam prostych rzeczy czasami, czy robimy wspólne konsultacje, zresztą konsultacje my robimy codziennie praktycznie przez te 30 do 60 minut. I wtedy widzi, powiedzmy, w czym się czuje dobrze, widzi, czego firma bardziej potrzebuje, w jakich obszarach nam brakuje zasobu ludzkiego i wtedy gdzieś się w to wszystko wpasowuje, bo na przykład jeżeli widzimy, że w danym obszarze idzie lepiej danej osobie niż nawet już starszemu, powiedzmy, doświadczenie programiście w danym obszarze, to tak tego starszego troszeczkę odsuwamy, bo on i tak jakby łapie ileś tych procesów firmowych, a tam wsadzamy tego nowego, żeby właśnie zobaczyć, czy tam się lepiej rozwinie, czy nie. Jest trochę w tym właśnie
no, to wymaga czasu, tego nie da się zrobić na pniu w przeciągu tygodnia, to wymaga też tego porozmawiania z daną osobą, ale dzięki temu w przeciągu miesiąca można już znaleźć ten perfect match, tak, że dopasujemy właśnie swoje potrzeby do zdolności danej osoby. Okej. Okay. Dobrze, czyli wszyscy młodzi zoomersi, ale i młodsi, bo jeszcze chwilę i będą pewnie na staże przychodzić 16-latkowie urodzeni w drugiej dekadzie tego stulecia, tak śmiechem, żartem. Także polecamy słuchać wszystkich doświadczonych i znaleźć swoje miejsce. Dobrze, bardzo ładne podsumowanie, bardzo fajna historia, dziękuję Ci za to. I może przejdźmy sobie do jakiegoś teraz biznesowego, growego, devowego podsumowania 2022 roku. Jesteśmy w tej branży, w której zawsze dużo się dzieje, a na sam koniec dnia, jak wszyscy podsumowują sobie rok, to mówią, no gry są, albo nie było rewelacji, albo zawsze kiedyś było lepiej i tak dalej, zawsze trochę ponarzekamy sobie, bo tak, tak trzeba wręcz. Ja staram się być optymistą, ale gdzieś tam z jakimś nachyleniem na realistę, więc powiedz, jak ty widziałeś ten ostatni rok, jakie masz podsumowanko, co było dla ciebie grą roku, co dla ciebie znaczy gra roku, bo to też jest troszeczkę złudne pojęcie. Bo ja od razu powiem, dla mnie moją grą roku jest War Tales, w które absurdalnie za dużo grałem. Ale to mówię, to jest gra dla mnie, tak? W sensie wiem, że grą roku mógłby tam, czy powinien zostać Elder Link, czy whatever tak naprawdę, ale moją dla mnie grą roku była boomerska, taktyczna strategia, w której mogę po prostu siedzieć i myśleć nad kolejnymi turami, tak, i nad kolejnymi potyczkami. Jak to wygląda u ciebie? To tak, ja w ogóle od tego zacznę i to też będzie pewnie też jakby temat do podjęcia później, że od paru lat nigdy się tak łatwo nie robiło gier, tylko że nigdy też nie było tak trudno ich sprzedać, dlatego, bo mamy darmowe silniki, które pozwalają robić niesamowite rzeczy, praktycznie jedynym twoim kosztem jest czas, jeżeli masz odpowiednie zdolności merytoryczne, zwłaszcza, że jeszcze można dostać za darmo masę asetów w przeciągu roku, tylko trzeba dobrze poszukać, więc tak naprawdę wystarczy tylko mieć dobry pomysł, zwłaszcza, że teraz nawet nie trzeba umieć programować, bo mamy visual scripting, mamy blueprinty, mamy Bolta w Unity i tak dalej, więc nigdy się gier nie robiło tak łatwo, ale jednocześnie z racji tego, że jest ich taka liczba, wręcz codziennie ile gier wychodzi, to tym trudniej jest sprzedać, bo mimo, że jakby wydatki na gry rokrocznie rosną, to jednak szybciej rośnie ilościowo gier, niż rośnie pieniędzy na nie wydawane, także no, ale jeżeli chodzi o same gry, no to wydaje mi się, że ten 2022 rok był całkiem gęsty, zwłaszcza luty był straszny, bo jednocześnie dostaliśmy Horizon Forbidden West i Elden Ring, z czego Horizon, jak dla mnie, to jest taki benchmark graficzny swego rodzaju, gdzie właśnie Guerrilla Games pokazało, jak gry powinny wyglądać, takie duże AAA-owe gry powinny wyglądać, bo to wygląda absolutnie rewelacyjnie, szkoda, że jest za gęsto UI, historia jest miałka po prostu jak mąka kukurydziana, więc tutaj jest naprawdę pod tym kątem słabo, więc to nie jest absolutnie moja gra roku, natomiast to ta gra w akcji, zwłaszcza na PS5 i dobrym telewizorze, no wygląda prześwietnie, także to jest... Poczekaj, mogę się przerwać? Jak już jesteśmy przy lutym... To trochę, może to jest kij w mrowisko, ale z drugiej strony to trochę taki biznesowy gamecast. Dlaczego twoim zdaniem przy wszystkich, bo prawie się nie spotkałem z tym, albo bardzo rzadko, jak się wspomina i mówi o podsumowaniu roku, czy o grze roku, dlaczego nigdy nie mówimy o Dying Light 2? Dlatego, bo ta gra, tutaj może się parę znajomych z Techlandu na mnie wkurzyć. Ale... Ja wiem, właśnie to jest najgorsze, że mamy bardzo dużo kontentowych, fajnych gamecastów, czy podcastów growych i nikt nie mówi o Dying Light'ie. Wszyscy, no i Dying Light był, no nie, fajnie, nie? Ale nikt, wszyscy się boją, bo ja rozumiem, że jesteśmy wielką rodziną i jakby
szanuję też pracę, cenię i absolutnie, naprawdę doceniam to, jakim wyzwaniem była gra i jakim też sukcesem, bo zresztą Techland wczoraj świętował 30 milionów gier z całego cyklu, ale jednocześnie właśnie chciałem z kimś devem, nie graczem zewnętrznym, bo my sobie jako tu w Gamecastie trochę z perspektywy gracza oceniamy pewne rzeczy i często to też widać, jak w innych podcastach, nie wiem, u Tadzia się pojawiają deweloperzy, oni zupełnie inaczej myślą o grach, niż jak ja widzę, my u siebie w firmie w Galaktusie rozmawiamy gracz per gracz. I chciałbym właśnie z tej perspektywy trochę ciebie usłyszeć, bo ona, wiadomo, będzie influenced by znajomi z branżuni, ale jednocześnie, żeby wynaleźć tym jakiś taki złoty środek, który nie będzie bolący, ale jednocześnie będzie na tyle szczery i rozsądny, żeby dało to... Bo mi się wydaje, że za mało się mówi o Dying Light'cie, mówiło... ja osobiście, jako człowiek, który tam sobie obserwuje branżę, spodziewałem się na dużo więcej takiego zamieszania, pomimo że kampania, hasła, to wszystko było bardzo, bardzo coherent, bardzo dobrze zrealizowane i trafiło w mega trudny moment i jakby poradziło sobie sprzedażowo i przy Horizonie, i przy Elden Ringu, a jednocześnie jakby mam taki niedosyt, że tego Dying Light'a jakby mogło być więcej, tak? Bo realnie, jak sobie tak porównasz, no to i ten i Horizon ma swoje problemy, tak? I na Ragnarok trochę ludzie gdzieś tam narzekali i że Elden Ring to też jakby nie wymyśla koło na nowo. I Dying Light robi teoretycznie to samo, ale jednocześnie nie. Jakby, no... I właśnie, dlatego teraz ty wchodzisz na biało i mówisz, że... Dobrze, to tak, bo to właśnie weźmy sobie case study Horizona, Elden Ringa i God of War'a. Każda z tych gier nie jest idealna, ale każda z tych gier ma jeden element absolutnie wybitny, czyli Horizon ma świetny art direction. Ja się bardzo dziwię, że na Game Awards nie dostało za to nagrody, bo patrząc na to w ogóle, jak wyglądał proces produkcyjny, jak widziałem wykłady z GDC o tym, jak to planowali, ile tam było rozmysłu na tym, żeby to zaprojektować i jak to świetnie zrealizowali, to jestem bardzo zaskoczony, że nie dostali z tego tytułu nagrody na Game Awards, bo wizualnie to jest gra wybitna, reszta gameplay jest świetny, ale taki sam jak ostatnio, z poprzedniej części, reszta jest Znaczy, ja myślę, że fabułę ciężko było dograć taką, która by była mega fascynująca, tak szczerze powiedziawszy, bo wydaje mi się, że cały koncept gry to jest jakby dwóch nerdowskich kolesi usiadło, ej, zróbmy grę, dobra, no to science fiction, ej, a co może science fiction? Ej, roboty, dinozaury w postapokaliptycznym świecie. Super pomysł, zróbmy to, nie? Sounds great, it does work, Ale raz. Ale w ogóle to, nie? To działa raz. Jest świetny. Premis świata jest świetny. Te założenia, z czego to powstało, tylko fabuła, która została tam poprowadzona, jest naprawdę poniżej nawet średniej, jaką można by przyjąć w dużym tytule. Z kolei Elden Ring. Świetna tajemnicza narracja, świetny lore w ogóle, którego trzeba się domyślać i łączyć fakty z opisów obiektów wręcz. I tutaj pod tym kątem ten klimat, właśnie ta budowa świata, projekty, w sensie sam design i elementów świata, i przeciwników i tak dalej jest naprawdę na najwyższym poziomie, ale wykonanie techniczne to jest tragedia, sterowanie to jest tragedia, mate, tam tryb sieciowy to jest też wołał pomstę do nieba. I co z tego, tak? Bo ludzie po prostu chcieli nowego, innego doświadczenia, a tutaj mamy Souls-like i Zelda Breath of the Wild w jednym pakiecie. Czyli wyeliminowano coś, co w Souls-like'ach ludziom nie pasowało, czyli to, że mają niejako liniowo poprowadzoną częściowo tą rozgrywkę, że nie mają wyjścia, żeby pójść do jakiegoś punktu. Tutaj wyeliminowano to właśnie na zasadzie Zeldy, czyli co się wydaje, pójdziesz. Co się wydaje ogólnie mega proste, jakby w świecie AAA-ów czy quadruple-A-ów. I szczerze, czy nie mogliśmy zrobić tego 3 lata temu? Bo Souls-like'i mają ile? 10, 11, 12 lat? 13? Tak? 2010, 2009 no. Jest ten Demon's Souls, tak? Ten pierwszy.
A tak naprawdę no, tego typu no to, gry są jeszcze starsze. To, że nam 13 lat zabrało rozkminienie, że ej, otwórzmy świat Dark Soulsowych gier, czy Soulsowych gier, to gratis dla nas wszystkich, żeśmy się nie... Ale to jest właśnie, bo to jest to, że tak samo w Breath of the Wild, jak i w Elden Ringu jest coś takiego, że idziesz w dane miejsce, dopóki nie przejdziesz przez tą mglistą ścianę, to na zasadzie widzisz gościa, pojawia się jego pasek życia, fuck that shit, po prostu idę w drugą stronę, tak? I mam taki wybór i mamy świat poparcelowany na masę minibossów, więc możemy na przykład sobie dzisiaj zamiast, wiem, że muszę iść tam do głównego celu, to a dzisiaj sobie zwiedzę tamtą górkę i zobaczę, jak często będę ginął, tak? Ale masz ten wybór, jeżeli ci się nie podoba, idziesz w inną stronę i koniec. No i to jest świetne i właśnie przez lore, przez tą tajemniczą właśnie narrację i tak dalej, to jest wybitne pod tym kątem, reszta jest znowu... God of War. Absolutnie świetne doświadczenie narracyjne, podciągnięty trochę system walki, grafika jest rewelacyjna, ale to jest dalej gra na PS4. To nie jest gra na PS5. Nie, to jest gra na PS4, bo PS4 jak odpalasz pierwszy raz, to uruchamia dodatkowe silniki odrzutowe i sugeruje ci, że to jest gra na pewno na tą konsolę. No, nie wiem, czy słyszałeś. Odpalałeś na PS4? Nie, ja w sensie nie byłem świadkiem tego, bo mam już PS5 tylko, ale... Odpalałem, ja myślałem, że konsola przygotowuje się do startu w kosmos i że po prostu wyleci mi przez okno. Także ona ogłasza, że tak, to jest zdecydowanie ostatni AAA plus, który zagrasz na tej konsoli. Także. Nice. No, ale no właśnie, tam jest dużo rzeczy podciągniętych, jest właśnie to znowu to prowadzenie tym master shotem wszystkiego robi robotę. Fabuła jest, wszystkiego jest więcej, ale znów, to jest gra na PS4, nie ma niczego oryginalnego, tylko po prostu ekspansja tego, co widzieliśmy w poprzedniej części. Dlatego to jest rewelacyjna gra, jasne, ale no ma te wady po prostu braku oryginalności. I teraz dochodzimy do Dying Lighta. Zanim do Dying Lighta, pół kroku wstecz, co można by było zrobić z God of War'em, żeby był, bo przy Elden Ringu powiedziałeś, tak jakby pewne rzeczy, ale przy takim God of Warze, który bardzo gra cinematycznością, filmowością i tym, że to jest experience nie tylko gameplayowy w walczeniu, ale też scenariuszowy w tym, jak postaci ze sobą rozmawiają, jest story, semi-film, tak, trochę jak Modern Warfare i tak dalej. Jakby jesteśmy przy tej granicy, nie? Jakby przy Modern Warfare wszyscy się jarali tym, że tam Amsterdam wygląda lepiej w Modern Warfare niż wygląda prawdziwy Amsterdam, tak? Więc co można by zrobić z takim God of War'em? Czy nie jesteśmy przy tej granicy, gdzie quadruple A, który realnie wygląda... Tak, no bo on wygląda jak film, on brzmi jak film, on jest świetnie zagrany, jest scenariusz, no fabuła raz lepiej, raz gorzej wychodzi, bo jakby wymagamy aktualnych i wysokonośnych wątków w grze wideo, która na samym końcu sprowadza się do tego, że musisz dużo uderzać w moby, tak? Bo każda z tych gier do tego się sprowadza, czy mniejsze, czy większe. Więc jakby do tego ciężko dograć fabułę, która tak naprawdę ma sens albo jest wysokich lotów. To jest... W którą stronę, co mógłby dopieścić w sobie God of War, albo co nowego faktycznie zaproponować, żebyś powiedział, o oh, wow, to było rozwalające. Bo powiem szczerze, mi się zaczyna trochę wyobrazić momentami kończyć. Bym parę rzeczy sobie wymyślił, ale z drugiej strony, no okej, bardziej przełomowa grafika, no może tam trochę ciekawsza walka, ale to jakby też dyskusyjne, bo walka tam jest okej. Tak, bo wspominają, że i też tam inwentory było zmienione i jakby no już potem tylko kwestia, trochę mniej, trochę więcej niektórych rzeczy, nie? Mhm. Ale what's next? What's the next frontier? Znaczy na pewno zrobienie z tego grafiki AAA-owej by pomogło, bo mimo, że to jest naprawdę bardzo wysoka jakość produkcji na to dalej, to nie jest AAA, ten PS5-kowy, w sensie właśnie nowogeneracyjny, bo tego faktycznie zabrakło, mimo, że gra potrafi działać w 120 fps, oczywiście tam z tymi wszystkimi trikami technologicznymi, ale właśnie przez to, że też projektowano tą grę
tak jak właśnie na poprzednią generację, czyli masz tą enkapsulację killroomy, które sprawiają, że wydaje ci się, że grasz w grę poprzedniej generacji, która potrzebowała tych korytarzy do tego, żeby załadować sobie kolejny etap. Mhm. To jest kompletnie niepotrzebne. Wystarczy zobaczyć na Spidermana. Mhm. Tak. Tam nie masz czegoś takiego. Tam masz to jest faktycznie triplejowa gra na nową generację, gdzie po prostu ładuje ci się gra momentalnie. Nie chce ci się nawet korzystać z fast travelu, bo chcesz sobie trawersować przez świat właśnie na tych pajęczynach. Nie masz żadnej takich zamkniętych korytarzyków, dopóki nie wchodzisz na arenę walki z bossem. Tam jest właśnie, tam masz faktycznie wrażenie tego otwartego świata. Tutaj oczywiście tu chodzi też o to, żeby właśnie jednak częściowo liniowo prowadzić tą rozgrywkę, więc to też jakby było potrzebne miejscami, ale brak tego otwarcia właśnie generuje to wrażenie. Potem z takich rzeczy technologicznych, no to właśnie czasu ładowania, bo tam jednak troszeczkę tego loadingu, chociaż bardzo mało to dalej jest, no i właśnie brakuje tych najnowszych, powiedzmy, fajerwerków graficznych, żeby powiedzieć tak, to jest nowa generacja gier. Gameplayowo właśnie ciężko już cokolwiek w tej formule zrobić, bo i tak ta gra już jest przeładowana tym wręcz. Mhm. Accessibility jest w ogóle świetnie zrobione, to trzeba przyznać, że tutaj to jest znowu nowe przecieranie szlaków, albo raczej kontynuację tego, co Sony zaczęło już jakiś czas temu przy The Last of Us 2. Natomiast co jeszcze można by było takiego tam dorobić? Czy co innego zmienić? No, na przykład ta gra jest już strasznie przerośnięta. W sensie nie trzyma się takiego skopu, że on, ma się wrażenie, że po prostu ta gra miejscami bywa już za bardzo rozmyta. Ja z racji tego, że mam syndrom lizania ścian w grach, zwłaszcza takich, to i z racji tego, że wszystkiego dobory Devil May Cry, Bayonetta przechodzę na absolutnie najwyższym poziomie trudności, no to ja już czepię 50. godzinę w tą grę. I bo kilka walk jest absurdalnie trudnych. Dobrze, niech będą, ale jeszcze jak dołożymy do tego to, że mamy 5 kwiatków, 3 groby berserkerów, jakieś 48 ptoków do uszczelenia, no po prostu ile można. Trochę właśnie odejdźmy od modelu Ubisoft The Game też, no bo to też jest taki syndrom czasów z poprzedniej generacji, że żeby przetrzymać gracza dłużej przy produkcie, żeby był czas na dołożenie nowych DLC-ków, to za bardzo przerasta się te gry, rozmywa się przez to sens tej gry. No wystarczy zobaczyć, jak bardzo spadały kolejne sprzedaże kolejnych dodatków do Assassin's Creed Valhalla, gdzie ten pierwsze uderzenie było takie, ludzie byli zachwyceni, a później jak się okazało, że tak, okupacja Francji, cała Irlandia, jeszcze teraz w ogóle ten niezależny dodatek, gdzie tam w zasadzie to wygląda trochę jak Shadow of War. Ile można? Za dużo. Po prostu autorzy chcą czasami za dużo dać. To lepiej tak naprawdę z tego God of War mogli zrobić faktycznie dwie części. Okay. Tak samo jak zresztą The Last of Us 2 też mogli zrobić dwie części gry. Okej. Okay. No dobrze. Jakieś to odpowiedzi są, nie ukrywam, nadal. Ale zastanawiam się, co będzie dalej. Czy gdzieś na horyzoncie jest właśnie gra, która odpowiada na te zapotrzebowanie, na to taką high-endową potrzebę faktycznie gry, która by w pełni zasługiwała na tytuł gry roku z zeszłego roku. Tak, jakkolwiek to absurdalnie nie brzmi, tak? Bo To tak, według autorów taką grą ma być Beyond Good and Evil 2, ale wiadomo, jak to im idzie, jak się... Co? Jaka gra? Jeszcze raz? No właśnie. Beyond Good and Evil 2. Natomiast to... Nie. I tak samo Perfect Dark, czyli ten faktycznie quadruple A, który już stracił game directora i kluczowych pracowników, bo tam nie mogą się dogadać co do wizji, czyli tak naprawdę albo według niektórych osób robią zbyt rozbuchaną znowu grę i przez to nie są w stanie zaenkapsulować w gęste takie doświadczenie,
które byłoby wysokiej jakości, albo na przykład dyrekcja żąda, że chce mieć Game as a Service, żeby mieć właśnie tą grę na Xbox Game Passa, która utrzyma ludzi na jeszcze jeden miesiąc abonamentu. Zawsze można robić Star Citizena też. To. Zawsze można, no tak, ale no... czekaj, Star Citizen, czekaj, a nie Starfield? To dwa różne tematy, tak. O których absolutnie można porozmawiać i faktycznie wyciągnąć różne wnioski, tak, bo trochę co innego Skyrim in Space, a co innego WoW w kosmosie, tak? To, no, tak, w sumie czy tak. Więc... No ale to też, no właśnie, to są owiane legendą wielkie gry, które po prostu nie wychodzą i wyjść nie mogą. No. No Starfield ma wyjść, tak? Ma. Ma. Ale to już ludzie, którzy mieli pierwsze hands-ony, mówią, że no nie będzie to zbyt rewelacyjne na początku. No, także tak. Okej, okay. No to czyli dobrze, czyli realnie nie mamy nawet przed sobą w perspektywie najbliższych pewnie 12 miesięcy gry, która powinna w pełni zasłużyć na tytuł gry roku zeszłego. Mamy już. Jaką? Hi-Fi Rush. Okej. Od Tango Gameworks, czyli Shinjiego Mikamiego, czyli twórcy Residentów, między innymi Devil May Cry i byłego Clover Studio, czyli twórców Beautiful Joe i Okami. To jest gra, która jest na tam kilkanaście godzin sumarycznie, wygląda świetnie, ma ciekawe prawie świata, że wszystko się porusza w rytmie. No, oczywiście to są moje prywatne zboczenia a propos gier muzycznych, ale wszystko się tam porusza w rytmie. Gra jest bardzo żywa, co prawda ma za bardzo znowu wyskokowy, powiedzmy, art style, taki typowo japoński, bardzo agresywny i rzuca się w oczka, ale gra jest świetna, jeżeli chodzi o scope, w sensie autorzy wiedzą, że więcej nie zrobią, żeby dać intensywne doświadczenie. To jest zupełnie tak, jak było z Ghost Runnerem od One More Level. Pierwszą część robiło tam cirka 30 osób, wiedzieli, że więcej nie zrobią, zamknęli to w intensywne doświadczenie i się rewelacyjnie sprzedało, zwłaszcza jak złapali jakby trakcję na Twitchu od speedrunnerów i teraz jest ich niecałe dwa razy więcej i też mają bardzo dobrze wymierzony ten scope, więc tym bardziej mają prospekt no, całkiem sensowny biznesowy i to też myślę, że jeżeli ekipa tylko nabierała coraz więcej doświadczenia i szlifowała swoje umiejętności, to będzie pretendent na grę roku przynajmniej w zakresie AA-ów. Okej. Dobrze. Bardzo, bardzo ciekawe. Ale okej, zapamiętamy w takim razie sugestie i czy uda się wybrać kandydata na grę roku 2022. Ale ja przerwałem. Dying Light. Miałeś w końcu opowiedzieć o Dying Light. Nie ma w sobie żadnej wybitnej cechy. Wybaczcie, znam znajomych w Techlandzie i wiem, że w tym momencie tam szykują już widły i pochodnie. Nie, to jest spoko. Ale ta gra jest bardzo dobrym produktem. Jest trochę za dużym, tak, wydaje mi się, produktem, ale jest bardzo dobrym produktem w wielu aspektach. Natomiast nie ma w sobie niczego wybitnego. Ma solidny renderer i dobrą grafikę, ale tylko dobrą. Ma solidny gameplay, ulepszony względem poprzedniej części, ale wciąż tylko dobry, może bardzo dobry, ale nie jest wybitny. Nie ma nic w sobie takiego, co złapie gracza faktycznie, żeby spędził te 500 godzin tam, żeby przejść te wszystkie... Znaczy są na pewno koneserzy, którzy spędzą te 500 godzin, żeby przejść wszystkie scenariusze i spoko. I ta gra absolutnie zasługuje na uwagę i wydaje mi się, patrząc na tam słupki sprzedażowe i tak dalej, że wyszło naprawdę dobrze, ale właśnie, wyszło naprawdę dobrze do bardzo dobrze i tak samo ta gra jest dobra do bardzo dobra, nie ma nic wybitnego, dlatego ludzie przyjęli ją, kupili, pograli, dużo osób nie skończyło i tyle. Jak bardzo jest to sukces w dzisiejszych czasach? To wszystko zależy, ile wydano na tą grę, ale to jest sukces, bo... Mimo no tak, nigdy nie wejdzie na giełdę, więc się nigdy nie dowiemy ostatecznie. No tak, tak? No ale ludzie tam już dostają solidne bonusy za sprzedaż, więc się sprzedała dobrze.
Więc to jest sukces. Sukcesem generalnie w dzisiejszych czasach jest na pewno dostać więcej kasy na tytuł, niż się na niego wydało. To jest, żeby się gra zwróciła tak totalnie ze wszystkimi kosztami. To jest pierwszy level sukcesu. Drugi level sukcesu, jeżeli można jeszcze z tego wypłacić bonusy dla pracowników, a trzeci level sukcesu, jeżeli mamy fundusze na nową grę bez brania kredytu. Dobrze. Rozumiem, że to chyba bardziej właśnie, to chyba bardziej sukces teraz niż kiedyś, tak? Taka dobra gra, taka porządna gra, ósemka, która porządnie zwróci pieniądze, to jest dużo większy sukces niż tamte parę lat temu, bo te parę lat temu tam gry na 8 czy 7 no to różnie sobie radziły. A w przypadku Dying Lighta to faktycznie chyba przede wszystkim jest sukces finansowy gry. Tak. Niż taki deweloperski jakościowy, tak? Wiesz, Cyberpunk 2077 też jest sukcesem finansowym, skoro cała produkcja odbiła się w preorderach, ale nie można powiedzieć, że ta gra jest sukcesem, patrząc, jakie miała problemy na premierę, ile zebrała hejtu, ile hejtu zebrali pracownicy niezasłużenie i jak tak naprawdę ludzie stracili zaufanie do firmy zarówno na giełdzie, jak i sami gracze, więc tutaj można powiedzieć o sukcesie tylko finansowym na starcie, natomiast potem no nie bardzo. Patrz, jaką piękną, tragiczną historię mamy. To będzie historia powtarzana przez lata tak naprawdę, bo faktycznie w całym okresie covidowym to było jedno z największych wydarzeń growych na świecie w ogóle, tak? Jeśli nie największe faktycznie, bo to był szalony czas. I trochę też zmieniający poniekąd, oczywiście poniekąd biznes, bo jak wcześniej mówiło się o tym, że musimy walczyć z nakładem pracy, tak, i wszystkimi negatywnymi rzeczami, które działy się w game devie, czy dalej się dzieją, tak, to od tamtego momentu to już nie był problem, który sobie Devi obgadują na konferencjach prasowych, tak? Tylko to znowuż pojęcie crunchu weszło do jakiegoś tam mainstreamu. Zaczęło się głośno mówić o tym, że gry się... Pojęcie crunchu weszło wcześniej. Od czasu, wydaje mi się, Rockstar Wives, tak? Czyli to będzie... Inaczej, jakbyś spytał w roku 18, nie wiem, dziennikarza w Gazecie Wyborczej, co to jest crunch, na 100% tak. By nie wiedział. To jest mainstream, tak? Ewentualnie jakaś marka płatków, nie? No bo... Tak, tak, ale od 20 roku, od Cyberpunka wszyscy wiedzą, bo i człowiek wyborczej, ale też i, nie wiem, no, finansowy komentator, ekspert, który pisze dla Forbesa w Stanach, tak? On na bank w roku 18 nie wiedział, co to jest crunch. A po Cyberpunku, czy to dobrze, czy źle dla CD Projektu, to już zobaczymy. Ale z drugiej strony zapisać się w historii game devu takiego globalnego raz Wiedźminem, który... Tak, który... bardzo chlubnie i tak bardzo niechlubnie jednocześnie. To jest, co chcesz być po obu stronach skali naraz. Tak jak dostać Oscara i złotą malinę. Tak? Może po prostu CD Projekt jest Nickiem Cage'em tak naprawdę globalnego game devu. Jennifer Lawrence chyba też ma tak samo. Jednocześnie to jest nadal, jak oglądasz filmy z Nickiem Cage'em, nieważne o czym jest ten film, tak, jego się dobrze ogląda. Nie? To jest bardzo specyficzne. Może to jest trochę klątwa stepu, że nie muszą być Leonardo DiCaprio, ale może są Nickiem Cage'em z perspektywami na Leonardo. Ale jednocześnie tak, no, Wiedźmin coś tam zmienił w globalnym game devie, jakby wyciągnął nas jako kraj i jakby estetykę słowiańską, tak, nazwijmy ją słowiańską, gdzieś na przykład globalnego odbiorcę i seria na Netflixie i tak dalej, jakby zostawili po sobie footprint, taki bardzo, bardzo mocny footprint, bo realnie nie wiem, no ostatnio, no może Stalker zrobi coś takiego, że wziął i całą miłość wschodniej Europy do tematów post-apo, tak, tudzież metro przerzucili na cały świat, to CD-powi też to się udało. I też z drugiej strony to fail z Cyberpunka, którego spuścizną może być tak naprawdę jakieś tam leczenie sytuacji crunchowej w game devie. Poniekąd, ale to też jakby sytuacja życzeniowa do pewnego stopnia. Wiesz co, to jest tak, że jeżeli chodzi o sam crunch, czy właśnie bardzo przedłużające się nadgodziny, bo
to jest właśnie kwestia w ogóle ustalenia pojęć, bo w Stanach na przykład przez crunch, że rozumie się przedłużający się niepłatny okres wyrabiania nadgodzin, by dokończyć projekt. W kraju, w którym jest prawo pracy takie, jakie jest, jest to niemożliwe, znaczy tak, jest możliwe i niestety w niektórych firmach się zdarza, ale już znacznie rzadziej niż w Stanach, żeby ten okres właśnie przedłużonych nadgodzin nie został zapłacony, czy nie został jakoś odbity, powiedzmy, później w przedłużonym urlopie, czy coś takiego. To już się nie praktykuje, chociaż pamiętam takie czasy, że po prostu to było na zasadzie będziecie robić, aż zrobicie, cieszcie się, że jesteście w tej branży. Natomiast no teraz już to jest rzadkość, żeby nie dostać jakiegoś właśnie wynagrodzenia, ekwiwalentu tego przedłużonego czasu. Wciąż no to się nazywa właśnie crunchem, dlatego, no bo to jest taki marsz śmierci produkcyjny, w którym co prawda doprowadza się projekt do końca, ale doprowadza się go właśnie przez znaczne przemęczenie bardzo w niskiej jakości, z bardzo dużą ilością stresu, którego potem próba odbicia, wyleczenia i tak dalej, kosztuje znacznie więcej niż jakby po prostu przedłużyć ten czas na produkcję, tylko to wszystko się rozbija o to, jak się przeprowadza te wszystkie procesy, jak się dba o zdrowie pracowników, jak się w ogóle myśli o tym, jak się pracuje w ustrukturyzowanej firmie, dlatego no bo zespół pięcioosobowy no to może siedzieć w jednym pokoju i przyklejać sobie karteczki i po prostu mówić zrób to, zrób to, zrób tamto i może się nam uda, natomiast zespół już 50-osobowy potrzebuje struktury, nawet mniejszy, 20-osobowy potrzebuje struktury, potrzebuje producenta, potrzebuje liderów, którzy wezmą odpowiedzialność za decyzje, którzy się właściwie komunikują z teamem, a zespół 200-400-osobowy to absolutnie musi mieć tak porozbudowywane te struktury, żeby był szczery i transparentny przepływ informacji, który będzie mitygował jakieś błędy, a z tego co rozumiem i te wszystkie historie, jakie były opisywane chociażby przez Jasona Schreiera, no rozbijałem się o to, że mamy szefostwo, które jest w ogóle odklejone od produkcji, po drodze mamy yes-manów, którzy kiwają głową na wszystko jak leci i są w komitywie z marketingiem, żeby cyferki się zgadzały, a team produkcyjny pod spodem po prostu już dowiaduje się o nowych rzeczach z materiałów marketingowych i czują tylko jak im się tyłek pali. No to tak się nie da zrobić gry, która nie wypali pracowników, a jednocześnie zadowoli graczy. Tak, wracając tylko do początku, w Stanach może troszeczkę inaczej się do tego tematu, do crunchu jako takiego podchodziło, bo też no, specyfika pracy jest inna, tak, w Stanach. Tak. Nie ma inspekcji pracy, tak, nie ma, tak. Zresztą to, co potwierdził Elon Musk, wypowiadając umowy pracownikom, od jutra nie pracujecie, tak, a wszyscy w Europie trochę na to śmiechnęli, bo no, mate, tak to nie działa. Nie? W Paryżu właśnie, w tym paryskim oddziale Twittera, jak zrobili mu strajk i musi teraz wypłacać tam kilkumiesięczne właśnie wypowiedzenie i bonifikaty. Fascynujące jest, że w tym świecie także game devowym, ale także digitalowym, który no, jest amerykańsko-centryczny, ale jednocześnie trochę może to dumna teza, ale mi się wydaje, że ta taka kreatywność amerykańska, już Amerykanie nie mają jakiegoś tam, jeśli kiedykolwiek mieli oczywiście jakiegoś priorytetu w tej kwestii, to też Amerykanie jako rynek pracy, nie wiem, czy są korem na świecie, tak? W sensie kiedyś może byli, tak? Teraz nawet w perspektywie właśnie praw pracowniczych, To już nie jest, że Ameryka ma problem z tym, jak się tam pracuje, tak? To już jest, ociera się o degrengoladę, tak? Bo tam wypłacanie ekwiwalentów, zakończenie umowy o pracę z dnia na dzień, urlop macierzyński nie wspominam, ani opieki medycznej, tak? W perspektywie porównania z standardów pracy, Ameryka nie jest w tyle. Ameryki trochę ciężko ją porównać do pracy w Europie. Tak. I jak ja na to sobie patrzę, to case CDP-u jest w Stanach by wyglądał troszeczkę inaczej, tak? W sensie nikt by nie zarzucał CDP-owi, że ludzie crunchowali, tak? Tylko, że no gra się
trudna była produkcja, tak, ale cyferki zgadzają się, nie zgadzają, no to jest trudno, ale jak zarząd by przedłużył i te cyferki dociągnął, które ostatecznie tam częściowo dociągnął, tak, bo te jakby oczekiwania, tam 50-60 milionów kopii, które niektórzy tam analitycy sobie rzucali, no to wiadomo, że to było takie trochę naciągane. Tak, no bo to rzucali gdzieś tam specjaliści od inwestycji, tak, że mieli 30, no to teraz muszą zrobić 60. Tak, to są tak, specjaliści od inwestycji, którzy tak samo patrzą na produkt medialny jak gra, a tak samo patrzą na przykład na tony ziemniaków, no to... No tak, tak. No. Dobrze, słuchaj, czy ty powiedziałeś o swojej grze roku 22, czy nie? Nie. To poproszę, bo tam czas leci i dobra, kiedy będziemy musieli kończyć. To tak, mieliśmy jeżeli chodzi temat o te duże tytuły, no to Horizon, Elden Ring, God of War, Bayonetta trójka jest świetna, gameplayowo tragiczna technicznie, no bo ten Switch to już naprawdę nie domaga. Błagam, zróbcie port na PS5. Ale później już wchodzą raczej właśnie gry te mniejsze i te mnie bardzo właśnie ujęły, bo Tunic, Cult of the Lamb, Neon White, która jest chyba najbardziej oryginalną grą tego roku, poprzedniego w sensie, czyli to jest kolejny raj speedrunnerski, gdzie jesteśmy w niebie, ganiamy anime demonem i albo strzelamy, albo zamieniamy karty na boskie moce. Świetna w ogóle, strasznie wciągająca gra. Vampire Survivors, to jest też gra, która w zasadzie zapoczątkuje nowy gatunek, gdzie praktycznie tylko chodzimy i pokazujemy kierunek, w którym strzelamy, więc to jest tyle z samego gameplayu, ale jest prowadzone... Idle game. Tak, to nawet nie jest idle game, tylko no właśnie gdzieś tam jednak się poruszamy, strzelamy, tylko to jest zrobione do minimum, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, ale to jest gra projektowana przez gościa, który lubił lata kasynówki. I to widać, że ten... Swoje się na przeglądarkówkach przesiedziało, także się wie, że, tak, że to no ten... te gry dotykają jakąś część naszego mózgu, która mówi przyjemność, tak. przyjemność i rób ja to nazywam wszystko mechanizmy retencyjne, czyli te, które no właśnie utrzymują naszą uwagę. Tam wszystko jest na właściwym miejscu, żeby uzależnić gracza. Ale jednocześnie w momencie, kiedy się do tego zdrowo podchodzi, to można sobie właśnie zrobić naprawdę przyjemne, pojedyncze sesje i to jest bardzo wciągająca gra. I już są i klony, i jakby powielania mechaniki tej bazowej, tylko że na przykład w lepszej oprawie, bo ta gra wygląda no, fatalnie, ale to nie o to chodzi. Także moją grą roku z tych dużych to na pewno jest God of War Ragnarok, dlatego, bo hits the right feels, plus właśnie jest świetny gameplay, dużo wyzwań, także z tego czerpałem największą przyjemność, a z tych mniejszych Metro Hellsinger, bo to znowu łapie moje zboczenia a propos gier muzycznych, bo to jest Doom, tylko że trzeba strzelać w rytmie i jest rewelacyjna ścieżka dźwiękowa, gdzie największe sławy metalu nagrały specjalnie kawałki pod tą grę, typu Serge Tankian z systemowy Downshire and the Blight z Lamb of God. Także no, to jest... Także na kolejnym GDE organizujesz i sponsorujecie turniej w jakąś tancerską, dancerską gierkę. No. Na razie firma, o ile dobrze kojarzę to na ostatnim GDE, to turniej pokerowy, dlatego, bo dyrekcja bardzo lubi pokera i umieją, że tak powiem. No to ja otwarty wniosek robię, że róbmy bardziej nerdowskie rzeczy, poker not nerdish enough, tak? Malowanie figurek i tak dalej. Także proponuję, żebyście sponsorowali. Nerd Revolution albo coś na Kinecta. Jakiś ten... Nie, bo bardzo dużo mówisz o grach muzycznych. Widziałem cię co najmniej więcej niż raz w stanie wyluzowanym i nie widziałem, żebyś tańczył, także... To już jest nie tak, nie? Musimy to naprawić absolutnie. O stary, dlatego, bo ja tylko tańczę trzeźwy, więc... Okej. Zapiszmy sobie, i zobaczymy, jak to będzie. A to nawet jest, jak chcesz zobaczyć, jak tańczę, to nawet gdzieś na YouTubie znajdziesz zapis któregoś konkursu tanecznego, także... Okej, ale po stanie pochwalonym lepiej czy gorzej tańczysz? Słucham? W stanie pochwalonym, w sensie... Mniej więcej tak samo, tylko że może jest to czasami ze szkodą dla otoczenia, bo jak się robi zbyt zamaszysty, to może być różnie.
Okej, okay, czyli najpierw Dance Dance Revolution, a potem Heavy Metal Edition. Dobrze. Tak. Możemy tak zrobić. Pytanie z Twitcha mamy o Blacktail. Właśnie, bo gry roku 22, okej. Okay. 23, nie wiem, czy zdążymy jeszcze zagadać, ale w sumie już trochę ruszyliśmy, więc nie wiem, czy nie będziemy do tego wracać, bo tak naprawdę chciałem trochę pogadać o szklanym suficie dla twórców indie, wokół którego się kręcimy troszeczkę, jak zrobić, żeby grę sprzedać, albo co trzeba zrobić, żeby zrobić i dlaczego jest gdzieś tam szklany sufit. Myślę, że Blacktailem możemy trochę tą dyskusję rozpocząć. Co myślisz o Blacktailu w wynikach gameplayowo i też troszeczkę story studia, tak? No bo to też początek ich drogi chyba w takim dużym stylu game devowym, tak? Blacktail to jest... Parasite. Właśnie, tutaj od Parasite'a i w sumie o tej grze nawet dłużej nie śledziłem i to jest problem, bo okay. Ile dobrze kojarzę, to jest gra FPP, w której w sumie tam nie wiem, czy są elementy survivalowe, czy nie, ale to tak wygląda troszeczkę. Kieruję Babą Jagą, no to na pewno na tyle się orientuję. No, gra wygląda całkiem nieźle, jak na taki tytuł indie, tudzież AA-owy powiedzmy, który aspiruje do tego poziomu. No i w zasadzie to nawet nie patrzyłem, jak ona się na przykład sprzedała, także pod tym kątem Na Steamie mają 500 recenzji, tam przytłaczające, że tam w większości pozytywne. SteamDB mówi, że gdzieś tam kilkadziesiąt tysięcy się sprzedało, tak? Więc tam jakby czasowo też ciężko uchwycić, bo jest wcześniej po premierze, więc czy tych kopii było 30 czy 80 tysięcy, pewnie ciężko będzie stwierdzić z zewnątrz, ale mi się wydaje, że chyba się ufundowało jakoś tam plus minus. Tak strzelam sobie. Więc to wynik też jest dobry, nie? Jakby z jednej strony. Z jednej strony. Z tych mocnych double A-ów, bo trochę żeśmy ich polskich mieli w tym roku, tak? Bo mieliśmy i Frozenheima, Age of tego Buildera w zatopionym świecie. Kurde, już zapomniałem, widzisz? Floodlands? To Floodlands swoją drogą, bo to się akurat trochę gorzej sprzedało, ale. Oj, ale... niestety. Tak. Kurde, drugi builder. Widzisz, czemu ja zapominam zawsze jej nazwy? No w każdym razie. Mieliśmy ze co najmniej 2-3 tytuły AA-owe, naprawdę całkiem fajne, które tam te, no niech będzie docelowo, mocne kilkadziesiąt tysięcy sprzedało. Nie wiem, czy dałoby się tam tą listę rozszerzyć, że tych tytułów było tam, nie wiem, 10, bo chyba pewnie byśmy nie uzbierali. Czy twoim zdaniem to jest dobry wynik? Właśnie też w perspektywie Blacktaila, bo na dzisiaj jakby ten miesiąc z hakiem po premierze, 500 recek na Steamie, to jest bardzo okej wynik. Bo pewnie jeszcze trochę podrośnie. Sprzedażowy kilkadziesiąt kafli to też jest sztuk bardzo okej, okay, tak? W perspektywie wszystkich innych gier, które się wydają i nie wydają, albo się nie uzbierają. Czy to był dobry rok dla polskiego double A segmentu? Bo pomijając Dying Lighta, chyba tak naprawdę Dying Light jest powiedzmy tą double A plus, tak? Gierką. No to żeśmy nic z siebie nie wykrzesali, tak, żeśmy ten śródrok, tak, pomiędzy, jak to wszyscy mówili na konfach, że wszyscy swoje wszystkie rzeczy powydawali i teraz dopiero rozkręcają się w kolejnym cyklu produkcyjnym do swojej kolejnej dużej premiery, która będzie tam za rok, za dwa, za trzy i tak dalej, tak. Bo Techland jeszcze swojego fantasy nie ogłosił, Cyberpunk dopiero jakoś powiedzmy wychodzi z wylizywania ran, tak, w dużym skrócie? Będzie dodatek, tak. Tak, bo jakbyśmy sobie powiedzieli w 20 roku, że Cyberpunk wychodzi w 20 roku, to w 23 będziemy już tam pierwsze gameplaye trailera, trailery, gameplaye Wiedźmina 4 oglądać, tak, co nie wiem, czy się wydarzy. Jak w tej perspektywie widzisz to naszą polską branżunię? W 2022 to dużo właśnie takich, trochę tych gier wyszło, na przykład Evil West wyszło i się chyba sprzedało dość solidnie, dużo osób oceniało też na zachodzie, że to jest na przykład typ gry, która już dawno nie powstała, czyli taka bardzo oldschoolowa w takim ujęciu jakby podejścia do gameplayu, czyli liniowa po prostu naparzanka, efektowna,
ale i efektywna pod kątem takim, że no, przechodzi się ją właśnie w te kilkanaście godzin, dając intensywne doświadczenie, ona się chyba dobrze sprzedała całkiem. Później no to ten Flatlands gorzej. Tam dużo zabrakło rzeczy technicznych i ludzie zaczęli narzekać, później były zwroty, jakieś takie inne rzeczy. Natomiast Railbound chyba wyszło w 2022, a to jest indyczek z kolei. Tak. Od Afterburn, od tego Łukasza z Pierewki, no to chyba też się, to się dobrze sprzedało, bo Golf Peak się już swego czasu dobrze sprzedał i to jest też fajny case study. No Gianci się tam chyba średnio udali, tak? Z tego co pamiętam. Tak. No, natomiast bo teraz już te przeliczniki sprzedażowe są chyba takie, że jak kiedyś pamiętam, że było takie ustalone mniej więcej, że recenzja daje mniej więcej do 100 sprzedanych kopii, a teraz ten przelicznik jest tak 20-55, przynajmniej według Simona Carlesa z Game Discoverability, to jest też złoty chłop, bo on tam co tydzień albo dwa razy w tygodniu wrzuca jakieś takie naprawdę dogłębne analizy tego, jak sobie radzą gry, co się sprzeda, jakie trendy się łapią i tak dalej, i tak dalej. No i on ostatnio właśnie wrzucił takie podsumowanie, że to jest tak przelicznik już bardziej 20-30 sztuk per recenzja. No to jeżeli sobie zobaczymy właśnie tego Blacktaila, no to mamy 500 do recenzji, no to w tym momencie mamy co 10 tysięcy sztuk, to chyba nie do końca, nie? Sprzedało się więcej. Chyba, to wiesz... Można się spytać oficjalnie. Tak, mamy przedziały, tak. No. Więc no, teoretycznie 10 tysięcy to nie sukces, 50 tysięcy już jakiś tam, tak? Tak. No i w tym roku no, powiedzmy tych sukcesów double-layowych było parę, jakoś jednak. Czy się zanosi, że w 23 będzie ich więcej? Myślę, że tak. No, tak, i w tym momencie wchodzą NDA-ki na przykład, bo wiem, że parę gier wyjdzie, ale nie mogę powiedzieć. Okej. Okay. Dobrze, ale nie, to jakby możesz tylko powiedzieć, wiesz, ogólnikowo, że się szykuje coś. Znaczy, no na pewno dodatek do Cyberpunka to znowu tam odciśnie piętno gdzieś tam. Na jesień będzie, bo już jest zapowiedziany drugi Ghost Runner. Potem... I Raven Beachy pokażą, już zapowiedzą za niedługo chyba, któraś z gier tam wyjdzie właśnie z ich portfolio. Także już mamy gdzieś tam te akcenty bo położone. Bo Frostpunka też nie planują na koniec tego roku? Czy mi się źle kojarzy? Nie wiem, bo nie doczytałem ich ostatniego też. nie, tam oni mieli już plan rozpisany na ostatnim tym zlocie zebraniu akcjonariuszy, ale teraz będzie za niedługo podsumowanie ostatniego kwartału, bo to już teraz termin powoli będzie chyba do połowy. Tak, to dokładnie, to najbliższe tygodnie. Raczej się dowiemy, bo już muszą wtedy, jeżeli coś będzie w tym roku, to będą musieli to chyba tam jakoś zacząć zapowiadać. Więc żeby, no właśnie, bo to jest też plaga firm, które są emitowane na giełdzie, że co kwartał muszą powiedzieć, że zrobili bądź zrobią coś, bo inaczej im słupki przestaną skakać, jeżeli chodzi o cenę akcji, więc coś na pewno się dowiemy. Okej. Okay. No nie było to za dużo informacji, ale niech będzie. To przykro mi. Dobrze, bo już się trochę rozgadaliśmy, ale odwracam tego, co żeśmy tu do Blacktailu i o polskich wynikach i o tym szklanym suficie dla indyków, który double A-owym segmencie jest chyba najtrudniejszy, bo tak naprawdę jak robisz małą grę w jedno, dwie, trzy, cztery osoby, no to jakby coś ryzykujesz, ale często to nie jest jakby kilkudziesięciomilionowy czy kilkumilionowy majątek. Tak, na upór tego to oszczędnościami często ludzie to są w stanie objechać, albo małym kredytem bądź pożyczaniem od znajomych, tak. To jest jeszcze po prostu to małe ryzyko, które jeszcze nie obciąża tak bardzo, bo jakoś stopniowo, nawet jakby się nic nie sprzedało, to idzie to odrobić, powiedzmy. Ale już AAA ma większe ryzyko. Tak, i teraz AAA, jak są w miarę w dobrym, komfortowym miejscu, to tak się sprzedadzą albo trochę inaczej, jakby jest więcej opcji i może większe jakieś tam bezpieczeństwo. Już pomijając, że jeśli są na giełdzie, no to jakby to teoretycznie to nie jest ryzyko prywatne gdzieś tam właścicieli, tak?
W tym segmencie double A-owym, tym średnim albo średnio wyższym, jest troszeczkę trudniej. Tak jak sobie gdzieś tam trafiłem na Twitterze, bodajże howtomarketyourgame.com wyliczył, że testując, czy sprawdzając, ile gier się opublikowało przez te ostatnie 4-5 lat, no to było 12 tysięcy indyków w zeszłym roku. Wskok, jakby wzrost przez ostatnie 2 lata, co roku po kilkanaście, 20% plus minus to rosło, ale jednocześnie gier, które miały co najmniej 1000 recenzji, jest tylko kilkaset do 500. To znaczy, taka była sugestia, czy wniosek z tego wszystkiego, że dopóki tak naprawdę, jakby sprzedażowo to, też to tak wygląda, że faktycznie dopóki tych 1000 recenzji nie masz, no to faktycznie się na dłuższą metę nie sprzedasz, bo tak też działa algorytm Steama, tak? I co najśmieszniejsze, no właśnie, Blacktail jest jeszcze w tym segmencie, w którym tego 1000 nie zrobił, to przez 1,5 miesiąca jest do zrobienia przez grę, która tam coś się jakoś tam przebiła, nie? No i teraz, czy jest w ogóle jakikolwiek sposób, żeby przez to się przebić? Bo parę gier jednak w tym segmencie kilkuset recenzji prędzej czy później wpada. No jak ma 100, no to jest jeszcze sytuacja jakby jasna, że no już szału nie zrobimy, ale jak ktoś ma 300, 400, 500, 600 recenzji i nadal jest dobrą grą, tak? Taką w skali ogólnej 7+, 8, whatever, jakkolwiek tego nie oceniasz. Czy jest z tego wyjście? Bo tak naprawdę teraz trafiamy na problem, w którym większość mamy ten wysoki segment i w Polsce i na świecie, ale załóżmy w samej Polsce mamy ten segment tych największych studiów, które mają budżet i robią robotę. No i teraz czy ciężar branży leży na tym, co Techland zrobi z Dying Lightem, czy jak będzie wyglądać ich nowy fantasy tytuł, czy co CD Projekt zrobi z Cyberpunkiem, czy ciężar kreatywno-rozwojowy branży jest właśnie nie w nich, a w tych pozostałych kilkunastu, kilkudziesięciu studiach, które robią skalę AA, AA+, bo mi się wydaje, że te drugie i te drugie ma tak naprawdę spory problem, bo mogą nawet robić dobre gry, o których nie wystarczająco dużo ludzi usłyszy, albo Steam algorytm ich nie doceni. Jakie masz rady dla polskiego segmentu AA? Ale to wiesz co, to tak, pytasz się człowieka, co prawda już trochę chlebka gamedevowego zażarłem, ale autentycznie pytasz się o złote porady, które każdy wykład na GDC, na Digital Dragons i na Game Dutcher Conference kończy się, ale tak naprawdę to my nie wiemy, także pytasz się generalnie o takie myślenie życzeniowe, ale spoko, można parę rzeczy spróbować wywnioskować po prostu z danych historycznych. Więc spróbujmy podejść od tej strony. W 2021 roku, w ciągu roku wydano 10 394 gry na Steamie. Czyli to daje 28 gier dziennie. Tak. W 2014, gdy przelicznik właśnie kupionych sztuk do recenzji wynosił 100, wydano w roku 1585 gry, czyli lekko ponad 4 dziennie, więc mamy właśnie co prawda więcej pieniędzy wydawanych, ale znacznie więcej gier do kupienia, że tak powiem, i to się strasznie rozmywa. Więc żeby się wybić ponad to, trzeba najpierw wybić się poza shovelware, poza tą kupę łajna, którą trzeba odgarniać łopatą. I teraz, bo mamy asset flipy, bo właśnie gry się robi bardzo tanie, bardzo szybko i bardzo prosto. Z racji tego, że dodatkowo nie ma na Steamie kurateli, takiej, która powie, no to jest asset flip, nie przechodzi. Jest jakiś koleś, który kliknie nie, nie ma czegoś takiego. No to w tym momencie właśnie masa badziewia przychodzi, no a Valve zarabia tak czy tak. No bo zarabia na wejściowe plus... No to, pytanie, czy na... sprzedaży. Serge, wejdę, czy problemem jest masa gówna, które trzeba odszuflowywać, żeby się dostać do dobrego, do dobrej gry? Składników. Czy teraz może są czasy, w których po prostu jest ogólnie dużo gier i jest po prostu dużo dobrych gier, przez które po prostu nie jesteśmy w stanie się przebić, tak? To też, że wraz ze wzrostem masy, ten ułamek dobrych gier bądź gier wybitnych też rośnie, więc faktycznie ta właściwa, powiedzmy, konkurencja, zostawiając badzie gdzieś tam w tyle, właściwa konkurencja też wzrasta i jest to też problem, bo znowu no jest ograniczona ilość graczy, która jest w stanie kupować te gry. Czy jeszcze jedna rzecz, Matka? Czy twórcy AA konkurują ze sobą o audience,
czy oni konkurują z, o uwagę, graczy, którzy grają w te badziewne tytuły, w seks tytuły, przeglądarkówki, albo siedzą na kurniku? Właśnie Double A walczą o uwagę obu stron. Nie wiem, dziękuję. Nie, właśnie walczą o uwagę obu stron, bo chcą przyciągnąć fanów indyków wyższą jakością produkcyjną, a jednocześnie przyciągnąć fanów wielkich AA-ów tym, że skończą grę w krótszym czasie. Bo teraz AAA się przychodzi w 20, 30, 40 godzin, albo one się ciągną w nieskończoność, bo mamy Games as Service. Ludzie dorośli, którzy kupują gry i mają na to hajs, żeby kupować gry na premierę, nie mają tyle czasu. Więc, a właśnie, bo wydaje mi się, że tak naprawdę ze 2/3 zarobku z danego tytułu, o ile nie jest to gra serwis, to są pierwsze 3 miesiące od premiery. Czyli ktoś musi zapłacić za to tą pełną cenę, full price'a, tak? A stać to tylko na ludzi na odpowiednim, powiedzmy, poziomie majątności, czyli zazwyczaj ludzi już zarabiających, więc osoby może nie całkiem starcze, ale nie chcę się jeszcze łapać do tej kategorii po prostu, ale no osoby 25-40, czyli ten najwyższy odsetek graczy, tak? Którzy po prostu są w stanie na zasadzie, o, fajna gra, sobie kupię niezależnie, czy wydam na to 200-300, czy nie. No i trzeba złapać ich uwagę i właśnie na tym polega ten ciężar właśnie AA-ów, że oni muszą robić gry interesujące, dobrze wymarketingowane i tak zwarte czasowo, żeby osoba właśnie, która na przykład zobaczy w marketingu Dying Lighta 500 godzin, żeby zaliczyć wszystko w grze. Nie, nie ma tyle czasu i nie kupią. Dlatego właśnie jest istotą, żeby robić gry wysokie jakościowo skondensowane, ale dzięki temu też się je robi krócej, więc te koszty są niższe. No dlatego jest ten segment, on się będzie rozbudowywał, on już się rozbudowuje i teraz mamy tak, że musimy ściągać uwagę graczy z obu innych sekcji, a jednocześnie konkurować właśnie ze sobą. Więc to tym trudniejsze jest. Całe szczęście, żeby zrobić AA potrzeba trochę więcej niż bandy, powiedzmy, studentów z dobrym pomysłem, którzy siądą do darmowego silnika, tylko jednego osoby z expem, na których trzeba też więcej wydać, więc całe szczęście tutaj ten sufit jest taki jeszcze, powiedzmy, produkcyjny i merytoryczny, tak? No ale wciąż to jest problem, zwłaszcza, że zazwyczaj te AA już się sprzedają po pełnej cenie, czasami za połowę bądź 2/3 pełnej ceny i to już czasami ciężko jakby przekonać do zakupu niektórych graczy, więc to też jest problem. Ale z takich zagrożeń właśnie, jeżeli chodzi o gry AA i to, co może zagrozić właśnie sprzedaży, to tak, po pierwsze złe okno czasowe, bo teraz się też ciężko wbić. Ja dalej podziwiam po prostu Balls on Guerrilla Games, że tak blisko Elden Ringa wydali swoją grę i to jest efekt właśnie przesunięć, dlatego teraz mamy od 3 rok z rzędu luty tak gęsty, bo zazwyczaj to są gry, które były zapowiadane na październik, listopad i się nie wyrobili deweloperzy. No, ale no właśnie tak, okno czasowe, później słaby marketing, niektórzy robią go za wcześnie, jak CDP-y, albo za późno i mają po prostu, nie zdążą rozpędzić machiny na chociażby socialach. Zazwyczaj to jest nie moja teza, tylko Tomka Naporu, ile dobrze kojarzę, 6 miesięcy przed premierą, z czego już jak zaczynamy marketingować grę, ona powinna być prawie skończona, żeby codziennie pakować ludziom do łba materiały marketingowe. Więc... No, zauważmy, jeżeli... bo też trochę u nas na Gamecastach do tego gdzieś tam dotarliśmy, czy na BizDevCastach, że jest w ogóle jakiś tam trend tego takiego marketingowania na ostatnią chwilę, tak? Bo Black Day tutaj, też tutaj był tego przykładem. I to jest prawda, nie mówiło się o tym. Wiesz, Evil West też tak zrobił, tak? Tylko Evil West jakby miał za sobą jednak portfolio po prostu hogów, a na ostatnią chwilę po prostu zrobili akcję z panem Meszetę i zaskoczyło, tak? Jakby to już pytanie, czy zaskoczyło, bo hogi, czy zaskoczyło, bo Meszetę, czy zaskoczyło, że to po prostu fajna, prosta
gierka, w którą można było usiąść i zagrać i było trochę wolnego, bo święta i zajebiście nic innego nie potrzebowało. Trochę tak, właśnie, że te trzy czynniki się zebrały do kupy, ale to jest możliwe tylko dlatego, że no, Hogi mają budżet, mają, są też częścią w ogóle Embracera i tak dalej już teraz, więc tam pośrednio wiadomo, ale no wciąż, więc jakby ich stać na takie zagrywki. Natomiast tak. Wiele osób nie stać na, wiele zespołów nie stać na to. To jest jedno. Drugie, jest na przykład właśnie Hi-Fi Rush wyszło na takiej zasadzie, że był Xbox Developers Direct i dosłownie zapowiedzieli, że portfolio na Xbox Game Passie i na końcu Hi-Fi Rush available now. I ludzie tak, co? Gra od, wiesz, od Shinji'ego Mikami'ego tak, nie? No ale oni z kolei sobie zapewnili już całe finansowanie i tak dalej, bo to wyszło właśnie w Game Passie, tak? No inaczej by sobie na to nie mogli pozwolić. Więc tu jest jeszcze, dochodzą te formy sprzedaży, ale przyjmując ten klasyczny format, nie przyjmując tego, że coś wyjdzie właśnie w subskrypcji, za którą dostaje się kasę z góry i tak dalej, to właśnie trzeba odpowiednio się wymarketingować, złapać dobry czas, zrobić to w odpowiednim czasie. Tak samo bardzo negatywnie wpływają te bugi na premierę, z racji tego, że te 3 miesiące są neurologiczne, to gry muszą być naprawdę dopracowane pod kątem przynajmniej technicznym. Są błędy w designie, to już trudno się pewnych rzeczy nie zmieni, ale nie inwestowanie w QA, nie dofinansowywanie QA-a, to jest jeden z najgorszych błędów tej branży, bo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy traktują dział QA jako trampolinę do innych działów. Nie, w końcu ktoś musi zadbać o to, żeby QA był odpowiednio dofinansowany, odpowiednio zadbany, tak żeby ludzie chcieli się robić na specjalistów. Bo powinien, być jakiś, zobaczyć... taki, powinien być jakiś taki mentor QA-owy, jakaś znana postać, która jest mega QA-em i która dba o interesy tej branży i tej profesji, ale chyba trochę ciężko, bo to właśnie jest taka osoba w Techlandzie, tutaj pozdrowienie wielkie dla niej, Julka Szynkaro, która jest teraz co prawda producentką od renderingu, w sensie tam zarządza jakby tymi rzeczami związanymi z renderingiem, ale ona długi czas była QA-em, starszym QA-em, leadem QA-ów i tak dalej. Ona ma bardzo właśnie taki konkretny pogląd na to, jak to powinno wyglądać i myślę, że miałaby tutaj dużo do powiedzenia w tym zakresie, jak się powinno podchodzić właśnie do QA-u. No i zauważ, że mamy też dwie gry w ciągu ostatniego półtorej miesiąca, tak? Które na bugach poległy na premierę, bo i Kalisto i teraz i Forspoken chyba w sumie też tam troszeczkę, tak? O Jezu, ale to tam są błędy, właśnie tam są dużo problemów technicznych, w sensie jest źle zrobione renderowanie, są błędy w designie, są błędy techniczne, także tam się dużo rzeczy posypało na premierę i niektóre rzeczy nie poprawią, bo to są właśnie błędy w tych samych założeniach gry, niestety. Więc tak, no tutaj właśnie Kalisto Protocol to głównie zeżarł raz, że zła fama już przed, dlatego, bo jak się Scofield zaczął chwalić crunchem, to zapomniał, że w dzisiejszych czasach to już nie jest badge of honor, to już nie jest coś, czym się należy chwalić, a dwa, że... Okej, boomer, no. No, trochę tak, a właśnie druga sprawa, że tam wiele rzeczy pojedynczych pomiędzy są, w sensie światła były super, efekty były super, modele były super, shadery były super, dźwięk był super, wszystko razem... W sensie design był miałki, walka była taka sobie, debilne w ogóle podejście do tego, że trzeba przydeptać przeciwnika, żeby pozyskać zasoby strasznie uproszczony design i wszystko źle spięte do kupy niestety. Czyli zabrakło odpowiedniego producenta, żeby doprowadził to do spójnej całości i tej koherencji tutaj zabrakło. No i właśnie, później zbudowanie z grupą docelową, bo mam wrażenie, że niektórzy twórcy chcą zaspokoić, jak już mówiłem, to rozbicie pomiędzy indykami i triplejami. Nie należy patrzeć właśnie na to stricte, tylko trzeba patrzeć na to, dla kogo tą grę robimy, w sensie dlaczego tą robimy. To jest, ja wiem, że tutaj zabrzmie strasznie górnolotnie, po prostu polecę jeszcze Simonem Sinkiem. Jak sam powiedziałeś, ale... robimy te gry tylko po to, żeby spełnić dziecięce marzenia i to wszystko. Tak,
Ale no właśnie musimy wiedzieć dlaczego, w sensie dlaczego robimy grę dla danej grupy docelowej. Co jest w tej grze takiego, że tą grupę docelową złapiemy za starce, za mordę, za cokolwiek, żeby właśnie chcieli ją kupować. Tak, kontynuuj. No i jeżeli i ludzie często, znaczy właśnie studio o tym często zapominają, bo chcą zrobić ileś rzeczy naraz. Nie, właśnie scope gry powinien być tak wcelowany, żeby złapało to odpowiednią grupę, która później sama zacznie to promować. To dla mnie dlatego tym dobrym przykładem było poziom jakościowy i sprzedażowy pomiędzy w tym One More Level, pomiędzy Ghost Triggerem a Ghost Runnerem. Mhm. Gdzie Ghost Trigger był, to jest ten development był straszny i to nie winy zespołu, bo zespół był już dobrze wtedy doszlifowany i bardzo zgrany i w ogóle tam jest atmosfera takiej wielkiej, naprawdę dobrze zgranej rodziny, ale problemy z wydawcą były i różne tego typu historie, gdzie grę po prostu czasami naprawdę przemielono kilka razy i to też wpłynęło na ostateczną jakość i na średni marketing i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie w Ghost Runnerze oni wiedzieli, jaką grę robią, dla kogo robią, jaki jest core gry i obcięli surówkę ziemniaczki, zostało samo mięso i trafiło, tak? No i potem już jak ludzie podłapali właśnie na Twitchu, to okazało się, że jest raid dla speedrunnerów, no to wszystko złapało jak należy. No i tak jak już mówiłem, pierwsze 3 miesiące to są te mniej więcej 2/3 sprzedaży w pierwszym roku i tak w ogóle patrząc na to, że potem oczywiście przychodzą promocje, dodatki, winter sale, summer sale, bla bla bla, no to tam gdzieś te słupki sprzedażowe podskoczą na chwilę. Ale core to jest właśnie te pierwsze 3 miesiące, nie można ich spieprzyć. No, trzeba je wydać dopracowany technicznie tytuł. Tam mogą być drobne glitche, ale jeżeli gra się graczom wywali, zatną się, jest jakiś właśnie bloker w rozgrywce, zwłaszcza w grze fabularnej, no to w tym momencie to się skazuje na własne życzenie, na porażkę. Był problem, mi się wydawało na przykład częściowo z tym, a przynajmniej to mnie troszeczkę złapało, bo grałem na premierę w Game Decka. Tam było parę takich sekcji, że można było faktycznie się zablokować w ogóle z progresją fabuły. I ja tak ja nie będę zaczynał jej drugi raz. No, tak, to nie jest, tak, to nie jest tak. Tak zachęcający tytuł, żeby jakbym wtedy w tym flow złapał i całość przeszedł, to spoko, ale jak ja mam teraz, nie wiem, 2 godziny rozgrywki powtarzać save'a, to no, więc nie można sobie tak... Game Deck też jest trochę taką piękną, może nie tragedią, tak, ale nie, też jakby nie. Bardzo pouczającą historią, tak, w której znowuż, da się zrobić dobrą grę, która, nie wiem, że teraz już się pewnie tam jakoś zwróciła, tak, plus minus, ale jako story, tak, no, jest z mocnymi wzlotami, upadkami i jakby nie tego się wszyscy spodziewali i to był to trochę orzeźwienie dla niektórych, że można robić grę, która się wyhypuje i wydaje się, że będzie super, ale na koniec dnia się okazuje, że nikt nie wie, jak to działa i nigdy nie wiadomo, jaki jest efekt. A tu Daniel dobrze rzuca w komentarzach, że Kalisto trochę było przehypowane, że miał być drugim Dead Space'em, to po prostu przyjemna giereczka w kosmosie. Dead Space'a był drugim Dead Space'em. Tak, więc jakby może to też jest trochę, tak. Trochę to. Ale widać właśnie, jak wydawca nawet sam obciął estymaty, bo zapowiadali, że sprzedadzą około 5 milionów sztuk, a obcięli te przewidywania do 2. Już. Więc... No, znaczy, na pewno było głośno, tak, o grze. Tak. Wystrzeliło szybko gwiazdka i. Not in a good way, tak. Szybko zgasło, ale jednocześnie no, pokazała, że jest jakaś tam potrzeba kolejnych Dead Space'ów i horrorów. Zresztą chyba nowy Alien wychodzi ma wyjść w tym roku, więc aż też się zastanawiam, jak to wyjdzie. Dobrze. Ale co robić, jeszcze mówiłeś? No to tak, takie tylko sugestie. Wbić się w trend albo wyznaczyć nowy, bo właśnie to znowu wrócę do Ghost Runnera. Przesunięcie premiery Cyberpunka też częściowo trochę zrobiło roboty, bo był głód cyberpunkowy, który Ghost Runner zapewnił, więc to jest jedno. Albo wyznaczyć nowy trend, tak jak Vampire Survivors, gdzie zresztą Stardew Valley pośrednio z takim trochę dłuższym ogonem też wyznaczył nowy trend, bo w tamtym roku wyszło 5 gier, których jest taki live sim z farmowaniem, także
To jest, no, aż za dużo, ale no właśnie. No ale się ten trend pociągnął przez kolejne lata, tak? Bo jednak, tak. No. Na pewno złapać trakcję na socialach, na Twitchu, czyli znaleźć grupę, która jest aktywna aktualnie, powiedzmy, nie wiem, w jakimś danym trybie, no tak właśnie Neon White teraz też sobie wywindował, właśnie znowu trafiając w tą grupę speedrunnerów. Dorwać się na pewno nie tak. Ja swego czasu miałem trochę takie wewnętrzne scysje z ludźmi prowadzącymi w ogóle YouTube growe i streamy z gier i tak dalej, bo miałem takie podejście, że dlaczego oni zbierają czasami więcej hajsu niż twórcy danej gry. Ale tutaj. O, akurat... chyba chcesz kolejny podcast o tym zrobić. O. Ale Mike Bithell miał kiedyś takie piękne stwierdzenie, że bo przytaczał kiedyś taką rozmowę właśnie z młodszym devem, gdzie to akurat na podcaście tej Alany Pierce, tej Watch Listen, tam mówił, że ty masz złe podejście, bo tobie się wydaje, że jesteś Davidem Beckhamem. Nie, jesteś gościem, który szyje mu buty. Oby, co najmniej no, tyle. No ale no właśnie chodzi o to, że my nie robimy, znaczy jest parę gwiazd w naszej branży, powiedzmy osób rozpoznawanych, rzadko kiedy rozpoznawanych poza naszą branżą, ale no właśnie to nie jest ten tryb, w sensie no właśnie ludzie z YouTube'a, którzy grają w nasze gry, to są powiedzmy gwiazdy, a my robimy produkty, na których się mogą wybić. No, to jest, no tylko trzeba też umieć to sobie uzmysłowić trochę. No i właśnie dlatego trzeba też złapać odpowiednią osobę o odpowiednim profilu pokazującym gry dla twojej grupy docelowej, żeby też tą grę rozpromować. No i właśnie zaczynać grę, kiedy jest prawie gotowa i tak naprawdę zostają ci do dotarcia błędy, a nie wydajesz grę, na której liczysz, że właśnie gracze będą twoim QA-em, nie? To jest jak dla mnie może się nie kapną tak, ale od razu. Ja jako programista, jak mnie po prostu, mnie to strasznie ściska, ja staram się przynajmniej, jak my produkujemy kolejne milestone'y naszych gier, taki vibe miałem już od lat, z czego mnie bardzo też nauczył właśnie Artur Staszczek, że jak idzie gra do klienta, jeżeli gra się skraszuje, to sfejlowaliście, tak, w sensie tam to ma być stabilne technicznie, nikt nie ma wam prawa zarzucić, że tam może design nie stykać, bo to się tam może częściowo poprawić, modele mogą flipować, trudno, to się też poprawi, ale gra ma być w technicznie nieskazitelnym stanie, dlatego, bo to jest pierwsza rzecz, która psuje experience z gry. Okej, okay, dobrze. Wszystko do zapamiętania, kto zapisywał, niech tam sobie zapamięta na długie, długie lata. Trochę żeśmy się przegadali, powiem ci szczerze, ale bardzo, no, bardzo przyjemnie się, nie, bardzo przyjemnie się gada w końcu. Nie, dobrze pogadać z dewami, bo jakby fajnie pogadać z graczami o grach, ale rozmowa z kimś, kto robi gry, z faktycznym devem, to trochę inna bajka, więc też bardzo to doceniam. Ostatnia rzecz, bo już chyba wszystkie tam, co mieliśmy, sobie założyliśmy, chyba ruszyliśmy, co nie? Chyba trendów nie ruszyliśmy na poprzedni rok i ten. No to tam gdzieś tam tak naprawdę chyba pomiędzy trochę żeśmy tak o tym wspomnieli. Ostatnia mała szpila, bo było o niej trochę głośno na Twitterku, ale myślę, że niewystarczająco mocno, albo sam się zastanawiam, jak myślisz. Atomic Heart. Co myślisz? To jest tak. Już też to układałem sobie trochę w głowie i jest tak. Na początku w ogóle, no, jako rosyjski deweloper Manfish Studio, no to zostało zapytane, jaki mają w ogóle stosunek do właśnie konfliktu w Ukrainie na napaści Rosjan. I było tak, że oni nie wydawali jakiegoś oficjalnego właśnie oświadczenia. W ogóle osoba, która, dziennikarza, który uciekł z okupowanych terenów, gdy się chciał z nimi skontaktować, to go w ogóle poblokowali na socialach, to też nie pomogło, bo potem się zrobiła chryja, był cały artykuł na IGN-ie. I gdzieś tam prywatnie na forach oni napisali, jako devowie, jako ludzie, są absolutnie przeciwko wojnie. Nie wyszło mimo wszystko oficjalne oświadczenie, dlatego, bo są finansowani w dużej mierze z
spółek, które należą do Skarbu Państwa Rosyjskiego i właśnie... Jak tam, większość Gazprom. Rosyjskiego game devu, więc tak. Jakby nie oszukujmy no się. No i tak. Tak samo, nie wiem, chińskie gry też są kontrolowane przez chiński rząd. No po prostu im większa kontrola gospodarki, no to tym bardziej się tego nie uniknie. No i no niestety, tam jest też właśnie finansowanie między innymi z tej Nowej Republiki Donbasu, czy jak oni sobie to nazywają. Więc w tym momencie to jest tak, ja mam powiedzmy tutaj jakąś wiarę w to, że po ludzku oni faktycznie są przeciw temu wszystkiemu i to nie jest powiedzmy ich wina, że jest taka, a nie inna sytuacja, stricte ich wina. Ale ja osobiście nie kupię tej gry i nie będę, nie wiem, ją w żaden sposób promował, mimo że on będzie na Game Passie do zagrania za darmo, dlatego, bo to jest w jakiś sposób współfinansowanie tych spółek, które potem finansują, nie wiem, bomby, które są zrzucane na Ukrainę. Także jak bardzo chcę rozdzielać autora od dzieła i jestem fanem tego podejścia, żeby tutaj rozdzielać jedno od drugiego i to nie jest wina deweloperów i nie znam ich osobiście, ale zakładam, że to są po prostu ludzie, którzy chcą z pasji zrobić produkt, który będzie cieszył graczy, to w obecnym stanie i obecnej sytuacji politycznej nie przyłożę do tego ręki. Okej. Okay. To trochę to zgadza się, jest in line z tym, jak polska branża na Twitterze zareagowała, bo faktycznie jednak dosyć mocno ten sam wniosek z tego wysnuwali, że po prostu gry nie kupią. Powiem szczerze, że ja osobiście byłem tym troszeczkę zdziwiony, bo rozumiałem, że gra jest grą, i jakby jest produktem kreatywnym i gdzieś tam wyrwanym, rozumiem, że im tam trochę nie mogą, jakkolwiek by bardzo chcieli, nie mogą się przyznać do niepopierania wojny i są w tym takim rozkroku trochę ideologicznym, ale też wychodzi, że i finansowo-producenckim, ale tak jak ten problem, tak delikatnie to nazwijmy, jak sobie go obserwowałem i gdzieś tam z tyłu głowy myślałem, że będzie problem z grą, z premierą, z tym, jak ona funkcjonuje w naszej rzeczywistości wojennej, to powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że polska branża tak mocno na Twitterze powie, że nie kupimy tej gry, czy wręcz nawet nie zagramy na Game Passie jako swoje, jako reprezentację swoich poglądów. Myślałem, że będziemy mieli do tego lżejszy stosunek, także ja sam się zastanawiam, jak do tego jeszcze sobie podejść. Sobie trochę chcę poobserwować, jak ten cała sytuacja się skończy. Ale fakt faktem, że no właśnie jesteśmy w tych przewrotnych czasach, gdzie teoretycznie no to możemy bardzo długo o tym sobie rozmawiać, bo równie no niektórzy mówią, że równie mordercze są, prawda, kupowanie gier z Chin, ale z drugiej strony czy Call of Duty jest produktem czystym ideologicznie? No jest, ale też tylko z jednej strony, tak, bo realnie jest częścią propagandy amerykańskiej, tak, i mówię, nie wchodząc w szczegóły, bo wiadomo, że to za długo się skończy, mówię, nie spodziewałem się, że polska branża w ten sposób zareaguje, w taki bardzo, bardzo emocjonalny i wręcz zunifikowany sposób, i myślę, że gra sfejluje troszeczkę przez to, ale fakt, że zrobili dla dziennikarzy event mediowy w stylu komunistycznego eventu z gwiazdami i ten, to było trochę gdzieś tam spudłowało troszkę. Trochę gwóźdź do trumny, który jednocześnie no, nie mógł być zrobiony bez publishera, tak? Tak. Niemieckiego, tak? Dobrze kojarzę? Tak? Oni mają niemieckiego publishera? Bo tak. Aż sobie sprawdzę. Ale to, że to gdzieś ludzie robiący biznes, marketing puścili... No. Francuska firma. No. To, że to przez nich musiało przejść i ktoś to klepnął, ktoś, kto zrobił biznesem tam, to pomyślę, że tego absolutnie nie spodziewałem i aż się zastanawiam, jak to gdzieś dotarło do kogoś bardziej decyzyjnego w Fokusie i tak... Tak, nie czytacie gazet? Tak, reble. Ale z drugiej strony może Francja jest właśnie taka, no, że to nie Putina wina. No.
Ale dobrze. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, bo myślę, że już przeleciliśmy wszystko, co tylko praktycznie mieliśmy. Bardzo fajna rozmowa. Bardzo się cieszę, że udało nam się zgadać, pomimo twojego trudnego grafiku, ale udało nam się. Przepraszam za to, ale to jest sytuacja. Spokojnie, jak na zszywacza butów Beckhama, to naprawdę jeszcze w miarę szybko udało się te dwa tygodnie zgadać, więc jest spoko. Super, dzięki. Powodzonka w projektach. W sumie nic nie powiedziałeś o swoich projektach. Może chcesz ostatnie cztery minutki rzucić na autoreklamę tego, co, czy może, czy cokolwiek możesz powiedzieć, czy nie? Znaczy, te, które robimy w Plus Theory, no to aktualnie projekt Vitriol, który będzie miał niedługo kolejny trailer, ale to już leży w kwestii 11 bitów. No, pracujemy jeszcze właśnie nad remake'em Witchera, a sam prywatnie robię projekt, którego jeszcze nie mam zamiaru ujawniać, dlatego, bo zgodnie z tymi zasadami, skoro gra nie jest skończona w korze, no to szkoda jej marketingować. Okej. Okay. Dobrze, ale będzie i to będzie... Będzie gra muzyczna. Ale raczej planujesz przyszły rok, czy to już jest tak? To się cały czas przesuwa, ale no, już zacząłem wydawać takie pieniądze na tą grę, że kiedyś powstanie. A, okej, dobra. Dobrze, czyli życzę wszystkiego dobrego, aby jak najmniej drenowało budżet, a jak najbardziej spełniało nasze dziecinne marzenia. Które absolutnie z tobą podzielam i mam nadzieję, że na kolejnym GDE będziemy mogli sobie pogadać o tym spełnianiu dziecięcych marzeń deweloperów. Dziękuję wszystkim, trzymajcie się i do usłyszonka. Na razie, hej!